jesteśmy już chyba w większej części w komplecie, aczkolwiek jeszcze proszę obsługę, żeby spojrzeć, jak wygląda sytuacja, ale wydaje mi się, że możemy rozpocząć sprawdzeniem listy obecności. Także proszę może o przygotowanie listy obecności i po sprawdzeniu listy obecności. I oczywiście tylko i wyłącznie uczestnicy radni mają zaznaczyć swoją obecność. Obsługa komisji, tak? Pięcioro radnych mamy na razie. Poczekajmy jeszcze chwilę. To jeszcze chwilę możemy poczekać. Kogo brakuje? Dzień dobry wszystkim. O, witam. Tu ja drugi raz jeszcze opuszczę. Nie mamy jeszcze pańskiego. No to... Może się dołączy w trakcie. Czy kontaktuje się pan z nią, panie Mariuszu? Jeżeli pani takie polecenie, to kontaktuje się. Puszczamy listę, a ewentualnie... Ja myślę, żebyśmy puścili już listę. Dobrze. Mamy już panel z listą obecności. Proszę państwa radnych członków komisji o zaznaczenie swoją obecność i odznaczenie przyciskiem przekaż. I jak do tej pory proszę państwa wszystkich o wyłączanie mikrofonów. Jakiś taki przerażający dźwięk gdzieś się odbija. No to żółta łódź podwodna. Można prosić o powtórzenie listy, bo na telefonie jestem i niestety nie przeczytałem. Właśnie coś słyszymy, ale nie bardzo wyraźnie. Poprosić o powtórzenie listy obecności, dobrze zrozumiałam? Tak, dokładnie, dokładnie. To poproszę jeszcze raz w takim razie, powtórzmy to. Rozpocznijmy od początku. Lista jest nieskończona, można jeszcze głosować, proszę państwa. Nie zamknęliśmy listy jeszcze. Jeszcze 3,5 minuty. Osoby, które nie zagłosowały, są proszone o odznaczenie jeszcze, została zamknięta. Z tego co rozumiem. Żeby wyciszyć, aha, to tutaj, tak? Żeby mnie nie było, żeby... Tak, jak to wciśnie? Pani przewodnicząca, nie ma listy teraz. Nie ma pan listy, pan Bielak. No ja mam cały czas. Nie, u mnie bo nie musisz, ukazała. Musisz teraz czas skończyć. Słucham? Jest jeszcze otwarta poprzednia lista. Musi się czas skończyć. Ale to poprzednią proszę zaznaczyć, bo nie ma nowej listy. Skoro jest jeszcze niezakończone głosowanie, wszyscy mogą oddać głos. No to ja już to uczyniłem. Nie udało oddać głos, odnaleźć listę. Ja odnalazłem listę ankietowania, odnalazłem i zagłosowałem. Dziękuję. A pan radny Eugeniusz Bielak, udało się? Tak, ja na początku zagłosowałem. Aha, no to dobrze. To chyba, jeżeli wszyscy zagłosowali, to możemy zobaczyć, czy się znajdziemy na liście. Możemy prosić o listę, wyniki?
Bo pan Bielak nam zniknął w międzyczasie. O, już. Dobrze. Znowu nie mam tej listy, całości listy. Mamy problem techniczny. Lista się zawiesiła, także musimy chwileczkę zaczekać. Pokazał nam się panel z głosowaniem, także proszę sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Widzę, że 6 radnych jest obecnych. Ja nawet jestem nad panią przewodniczącą. Ogromnie się cieszę. Ja bardzo przepraszam, autorka tej strony, bo nie zauważyłam, czy jest odznaczona u mnie obecność. Tak, super, tak, dzięki, tak, piękne. Tak, tak, wszystko w porządku, nie ma, jeszcze nie zalogowała się albo ma jakiś problem pani radna Suchanowska, ale najwyżej dołączy do nas. Małgosia ma jakiś problem techniczny, więc tak przypuszczalnie będzie się dołączać. To jak się dołączy, to ją jakby mamy wtedy. Jasne, bo ona dobrze. Tam coś walczy. Drodzy Państwo, w takim razie mamy kworum, w związku z tym otwieram posiedzenie Komisji Kultury, przepraszam bardzo, Komisji Rozwoju. Przepraszam, bo teraz ja mam jakiś problem techniczny. Już jestem z Państwem. Otrzymaliście Państwo porządek obrad do swoich skrzynek. Dołączył nam się jeszcze dodatkowy dokument, także to jest uchwała w sprawie granic aglomeracji miasta Lublin, który chciałabym wprowadzić do porządku obrad. Czy jeszcze jakieś dodatkowe uwagi do porządku są? Nie. Tak, pani przewodnicząca? Tak, słucham. Pani radna? Tak, przepraszam, bo ja nie jestem członkiem tejże komisji. Tak, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Niemniej jednak chciałbym poprosić szanowną komisję o to, aby w dniu dzisiejszym odstąpić od procedowania projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Naukowskich. Ten temat będzie procedowany zarówno jutro na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, jak i też na Komisji Gospodarki Komunalnej. On jest, bym powiedział, dyskusyjny. I chciałbym w dniu jutrzejszym oświaty. Więc jeśli chodzi o sam, że tak powiem, projekt, no to będzie wymagał jeszcze, że tak powiem, z mojej strony zadania wielu pytań. I wyrażam taką wątpliwość, pani przewodnicząca, czy rzeczywiście koniecznym jest to, abyście jako komisja procedowali. To mówię wprost, bo ja mam bardzo dużo pytań. Wolę uprzedzić tak wcześniej. No myślę, że ilość pytań nie będzie tutaj wyznacznikiem do tego, czy będziemy ten projekt procedować. Zakładam, że w tym punkcie możemy o tym rozmawiać, ale nie może pan jako osoba, która nie jest członkiem, wnosić o zdjęcie z odstąpienia od opiniowania. Także myślę, że przyjdzie czas na dyskusję w odpowiednim punkcie.
Czy jeszcze są jakieś głosy do porządku? Jeżeli nie, to poddam pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji miasta Lublin. Macie to Państwo na druku 920-1. Przepraszam, bo się muszę. Macie Państwo już tutaj panel do głosowania. Głosujemy za wprowadzeniem do porządku obrad punktu. I można już potwierdzić. Dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zaproponuję, żeby był on procedowany w punkcie 9, z uwagi na to, że osobą, która będzie ją referowała, jest pan Sławomir Matiuszczyk, prezes MPWiK. Także jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zaproponuję punkt 9 dla tej uchwały. Nie widzę. W takim razie przepraszam Państwa jeszcze wszystkich radnych oraz dyrektorów, bo przez te problemy techniczne nie powitałam wszystkich. Jeszcze raz Państwa serdecznie bardzo witam i rozpoczynamy od punktu pierwszego. Będę się tutaj przeglądać. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, druk 891-1. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Pan przewodniczący Sadowski, widzę. Czy się zgłasza? Tak. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Witam wszystkich. Pani dyrektor, sobie otworzę tą uchwałę. Będzie mi łatwiej. Rozumiem te zmiany, jeżeli chodzi o stronę dochodową i wydatkową, dotyczą w dużej mierze przesunięcia harmonogramu realizacji projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla lubelskiego obszaru funkcjonalnego, bo tutaj mamy 42 miliony, rozumiem, że to jest kwestia związana z zakończeniem procedury podpisywania umów z wykonawcami, ale mam pytanie dotyczące działu 801, oświata i wychowanie, i tutaj zwiększenie następuje o 39 milionów złotych w stosunku, jak rozumiem, do planu finansowego wynikającego z przyjętego budżetu i na poszczególne jednostki szkolne, no to są kwoty od 4 milionów i tak dalej. I pytanie moje jest takie, czy to są środki związane z zabezpieczeniem i wprowadzeniem środków bezpieczeństwa przed COVID-em, czy wynikają z innych przesłanek? I jeszcze bym panią dyrektor poprosił o sumaryczną kwotę teraz środków z budżetu państwa przekazywanych na ten dział oświata i wychowanie po dodaniu tego zwiększenia. Kolejne pytanie, no tutaj mamy wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, też o kwotę 6 milionów 700 i jakbym mógł zapytać, z czego to wynika, to bym był wdzięczny. Następnie jest zmniejszenie 90 milionów na dział 600 transport i łączność. No w części to są
kwoty związane z zintegrowanym centrum komunikacyjnym. I z tak, to jest w części, ale no to jest duża kwota, 90 milionów zmniejszenia. Jakbym mógł poprosić o uzasadnienie tej zmiany. I mamy jeszcze zmniejszenie 674 tysięcy dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż miasto. Czy to jest ta kwota, gdzie wtedy przeliczaliśmy dotacje i niektóre jednostki protestowały w czerwcu, w lipcu o zmniejszenie tej dotacji per capita na prowadzoną działalność. No i na razie tyle bym zadał. Dziękuję bardzo. Pytanie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o pana pytania dotyczące działu 801, to faktycznie jest to zwiększenie wydatków ponad 39 milionów i głównie ono jest przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń. Pytał jeszcze pan o sumaryczną kwotę po zwiększeniu budżetu na realizację zadań oświatowych. To będzie kwota 763 680 575 zł. Jeśli chodzi o oświaty. Przy okazji tutaj pan zapytał o dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż gmina. Nie ma to związku z sytuacją, którą pan przywołał, to znaczy z tym, że no, wiesz, my zamierzaliśmy, bo faktycznie dotacja poszła w wysokości, jaka wynika z przepisów i nie została ona zmniejszona. To zmniejszenie o ponad 670 tysięcy złotych jest zgodne z wnioskiem Wydziału Oświaty i wynika raczej z liczby uczęszczających na zajęcia i dotyczy to liceum branżowych, Biskupiaka i szkół branżowych. To są, tutaj jest, nastąpiło zmniejszenie dotacji. Pytał pan jeszcze o kwotę związaną ze zwiększeniem planowanych wydatków na system gospodarki odpadami. Otóż no niestety kwotę, którą mamy w dochodach, czyli tą, którą uzyskujemy z tytułu odpłatności za składowanie odpadów, niestety nam się nie bilansuje i nie można powiedzieć, że system w całości się finansuje. Z uwagi na fakt, iż tak jak pani dyrektor Smalchudzik, nie wiem czy jest obecna, przekazywała już wcześniej taką informację na poprzedniej sesji, kwota, ilość odpadów znacząco nam się niestety systematycznie zwiększa, plus nastąpiły zmiany stawek za składowanie odpadów, czyli w tym zakładzie przetwórstwa prowadzonym przez Związek Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pytał pan jeszcze o zmniejszenie w zakresie dotyczącym 90 milionów złotych na zadaniu zintegrowanego dworca. Ta kwota 90 milionów złotych to jest wycofanie, czyli przesunięcie środków na lata następne, czyli 2021 i 2022 rok, środków zarówno własnych, jak i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Stąd jest to 90 milionów złotych.
a te środki własne to jest 42 miliony w tych 90 milionach. Dziękuję. Widzę, że jeszcze pan przewodniczący chce się dopytać. Tak, 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 bo tutaj pani dyrektor stwierdziła, że te 39 milionów złotych w dziale oświata i wychowanie to na wynagrodzenia. Czy to wynika z braku uzupełnienia przez budżet państwa subwencji na podwyżki zapisane ustawowo, czy również jakby ze zmiany systemu nauczania, bo wiem, że słyszałem o przypadkach, że w przypadku nauczania hybrydowego nauczyciele oczekiwali zwiększenia wynagrodzeń, prowadząc i w pół klasy w trybie stacjonarnym, a pół w trybie online. Jakby pani dyrektor mogła mi odpowiedzieć, z czego wynika te 39 milionów, bo nie wiedziałem, że wprost wynika to z wydatków związanych z wynagrodzeniami. Dziękuję bardzo. To znaczy głównie z wynagrodzeniami, bo tam są również i dotacje, tak, w niektórych rozdziałach zwiększane. Natomiast z całą pewnością między innymi z tego, iż subwencja oświatowa nie obejmowała tak naprawdę zwiększenia na wynagrodzenia, które były wprowadzone od września bieżącego roku. Bo to 8% pani dyrektor było, tak? Dobrze pamiętam? Od września. 6%. 6%. Okej. Okay. No ale również jest to związane z innymi jakimiś czynnikami, które no, wynikają raczej z systemu wynagradzania nauczycieli, także że niezależnie od tego, w jaki sposób są prowadzone zajęcia, czy też to, czy nauczyciel jest, czy go nie ma, to w sensie mam na myśli to, że na przykład jest na urlopie zdrowotnym, bądź też na zastępstwa są zatrudniani i wtedy bardzo często musimy, płacimy po prostu podwójnie albo potrójnie wręcz w niektórych przypadkach za jeden etat, mówiąc krótko, bo ktoś jest na przykład na zwolnieniu, później jest zastępstwo i to zastępstwo później też niestety musi być po raz kolejny zastąpione i często dwu lub trzykrotnie niestety płacimy za tak naprawdę za jeden etat, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również. Czy jeszcze jakieś pytania z państwa strony do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie poddam projekt pod zaopiniowanie. Proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Tylko czy państwo macie ten panel? Bo ja jeszcze nie mam. I nie wiem, czy... Nie pojawił się. Aha, no to dobrze, bo może ja coś też jakoś dzisiaj... Mnie też jakoś nie sprzyja. Przepraszam, bo tam druk numer. Państwo nie widzą, chyba nie pokazałem druk numer. Znaczy ja w ogóle nic nie widzę, powiem szczerze. Państwo może tylko powtórzymy, jeżeli możemy. Niestety mamy znowu problem techniczny, nie możemy zamknąć. Prosimy o cierpliwość. Czy ja w ogóle nie mam panelu do głosowania, także nie wiem. Teraz to już w ogóle coś się wydarzyło, jeszcze nie wiem. Okej. Czy jest panel do głosowania? Nie ma. No, dziękuję. Ja mam w ogóle jakoś inny obraz teraz.
Przepraszam, pan dyrektor Żółtkowski odebrał nam prowadzenie, nie wiem do końca, jak to jest możliwe, ale już robimy tak nowa. Ale nic nie słychać, gdzieś musicie państwo... Nie słychać, co państwo mówicie. Ja słyszałem, że ponoć pani dyrektor Żółtkowska odebrała prowadzenie spotkania. No ja też coś takiego słyszałam. Podsumujemy panią dyrektor. Robię przejęcie organu samorządu nastąpiło. Okej. Okay. Widzę, że mam to odkręcić teraz. Panel do głosowania. Zaraz sprawdzę jeszcze. Tak, chyba jest okej, okay, tylko gdzieś mi się tutaj, przepraszam za sekundkę, tylko muszę go sobie przenieść, bo mi się gdzieś objawił. Tak, mamy do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta na 2020 rok na druku 891-1. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem, przeciw lub wstrzymuje się, proszę odznaczyć właściwe kółeczko przyciskiem przekaż. Myślę, że już. Czyli pani dyrektor oddała prowadzenie. Można do góry prosić, żeby... O. Okej. Okay. Tylko 5 radnych widzę, że głosowało. Nie wiem, z czego to się bierze. Czy ktoś nie mógł zagłosować, czy też ktoś się od nas odłączył? Znaczy, nie ma głosu pani przewodniczącej Rybki w tej chwili. A. I pani Suchanowskiej w dalszym ciągu. No to tak, pani Suchanowskiej to widzę, że nie ma, było 6. No nic, to nie wiem. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 3 głosach za, 2 przeciw. A było kworum podczas głosowania? No 5 osób jest, no to jest kworum. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Tylko przepraszam bardzo, bo mi się z kolei obraz państwa... O, już jest okej. Okay. Już chwilkę. Przechodzimy do punktu 2 posiedzenia. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/12 na 2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na druku nr 892-1. Macie to państwo w materiałach. Czy możemy przejść do głosowania? Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę o przygotowanie panelu do głosowania i przejdziemy do zaopiniowania tego projektu. Panel już jest. Proszę oznaczyć, czy są państwo za, przeciw lub wstrzymujecie się i przekazać właściwym przyciskiem. Tak jak poprzednio, przy 3 głosach za i tym razem 2 wstrzymujących się, projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu 3.
projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Macie to Państwo na druku 914-1. Z tego, co się orientuję, mieliśmy mieć na komisji przedstawicieli inwestora. Nie wiem, czy takowi są z nami, czy też nie. Dzień dobry, tak, jesteśmy obecni. To nie wiem, może my najpierw oddamy głos przedstawicielom inwestora, a później przejdziemy do dyskusji, czy najpierw chcemy, widzę, że tutaj pan radny Bielak się zgłasza. Proszę, proszę. To pani przewodnicząca może jednak wprowadzenie. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. To jest specustawa i chodzi o lokalizację przy spółdzielczości pracy. Jest bardzo dużo wniosków i tu mam prośbę do pani dyrektor, bo po prostu tam zmiana planu wchodzi w grę. Jest to wyższe budownictwo mieszkaniowe. Jestem przeciwny tej uchwale ze względu na to, że to deweloper w Lublinie dyktuje ceny mieszkań. Miasto Lublin nie buduje, buduje 120 mieszkań, gdzie jedyna. I tu odpuściliśmy całkowicie deweloperom, więc możemy oczekiwać spokojnie na wyludnienie Lublina, bo z Lublinie nie zarabia młodzież dobrze, więc będzie wyjeżdżała. I to ja przewiduję, że będzie po pandemii będzie dużo większy ruch, bo będzie bieda większa w mieście, bo się na to zanosi. Więc uważam, że to powinno wziąć odpowiedzialność we własne ręce i zacząć. Powinien DPS budować więcej i więcej bloków komunalnych. To jestem przeciwko tej ustawie, uchwale, dlatego że jest bardzo dużo wniosków przeciwnych. To jest ze specustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie wiem, czy ja mam problemy techniczne, czy też u pana, bo bardzo słabo było słychać, przynajmniej ja słabo słyszałam pana przewodniczącego, pana radnego Bielaka. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś do mnie nie dociera, czy z opóźnieniem, czy pan ma jakieś problemy. Ja bardzo dobrze słyszę. Tak? Dobrze. To nie wiem, no wydaje mi się, że tak już, ponieważ tych uchwał mieliśmy sporo, więc zawsze była taka, przyjęliśmy taką zasadę, że zapoznawaliśmy się też i oddawaliśmy głos jednakowoż inwestorowi, żeby mógł wprowadzić nas ze swojej strony w tę uchwałę i ewentualnie później przeszlibyśmy do pytań. Pan przewodniczący Sadowski sugerował, żeby najpierw przedstawiciel Urzędu Miasta, ale no to już myślę, że to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, więc jeżeli są z nami Państwo przedstawiciele, tylko ja ich nie widzę, to jest też dla mnie kłopot. Chciałabym, żeby się może Państwo pokazali, to byłoby łatwiej, bo... Pani przewodnicząca, ja sugerowałem, żeby oddać głos wnioskodawcom. A No to właśnie już na początku sugerowałem. Myślałam, że pan sugerował. Tak. Tak. Tylko chciałabym zobaczyć tych wnioskodawców. Wnioskodawcą jest ratusz, a nie. No ale. To jest ustawa, uchwała ratuszowa. Wnioskodawcą do, myślę, że nie do ratusza. To czy przedstawiciele inwestorów są z nami i są gotowi? Dzień dobry. Przemysław Adamowicz, reprezentuję spółkę, która zamierza realizować zabudowę mieszkaniową usługową na terenie byłym poprzemysłowym, który był do na dzisiejszy dzień niezagospodarowany. Były to nieużytki, które no, nie najlepsze miasto wyglądają jako element taki no, nieciekawy ze względów i urbanistycznych, i architektonicznych w okolicy. Mimo, że dalej powstają ładne obiekty, to ten teren był niezagospodarowany całkowicie. Inwestor podjął decyzję o zrealizowaniu budynku dziewięciokondygnacyjnego, mieszkalnego. W parterze są przewidziane całkowicie usługi drobne, typu usługi pocztowe, bankowe, biura, bez żadnych jakichś tam większych powierzchniowo-handlowych sklepów. I półpodziałowy garaż podziemny jest zlokalizowany, żeby zapewnić
wymogi dla mieszkańców, którzy mieszkają, którzy by byli, mieszkaliby w tym bloku. Jest to jakby też pierwsza część jakby inwestycji docelowej, bo tam jeszcze z tyłu są następne działki, które są nie zabudowane i też są różne pomysły, co z tym terenem, jak, w jaki sposób go wykorzystać. Nie wiem, czy jakieś tam dane konkretnie budynku podawać, czy to nie ma sensu. Myśmy to mieli w materiałach, także że myślę, że się wszyscy zapoznali. Czytaliśmy, dokładnie. Dokładnie. Także ja mam takie pytanie odnośnie obowiązującego planu, co on obecnie tam przewiduje i jakie zmiany w kontekście tego, co tam obowiązuje są. I widzę jeszcze pan przewodniczący Sadowski, to może najpierw pytania, a później poprosimy o odpowiedź. Czy mogę, pani przewodnicząca? Tak. Tak. No, tak. Dzień dobry, witam reprezentanta państwa inwestorów i mam jedno pytanie, czy kilka pytań do państwa, natomiast również do pani dyrektor w odniesieniu do treści wniosku, tak? Bo jak zacytuję, muszę przejść. Już. Piszecie państwo, że powiązania przestrzenne planowane inwestycji stanowią kontynuację istniejącej zabudowy wzdłuż alei spółdzielczości pracy poprzez uzupełnienie zabudowy wielorodzinnej z usługami i podajecie państwo jako przykład tejże kontynuacji czterokondygnacyjny budynek firmy Strabag Point 75 i jak również jako drugi przykład kontynuacji budynek Decathlonu, który jako żywo jest dziewięciokondygnacyjny i chciałbym zapytać jakie tu są powiązania w sensie kontynuacji przestrzennej, skoro sami państwo we wniosku wskazujecie budynki, które mają jednak kilkanaście do 11 metrów, a państwo planujecie blisko 30-metrowy budynek. Więc to pierwsze pytanie. No i państwo stwierdzacie, że to nie będzie dominanta nad tym terenem, natomiast no, ewidentnie zabudowa, szczególnie po prawej stronie w kierunku Lubartowa, ewidentnie jest wielorodzinna, ale do czterech kondygnacji i jednorodzinna, także w sposób jakby jednoznaczny państwa projekt będzie stanowił dominantę nad jakby całym tym obszarem i całym tym osiedlem, co do zasady jednorodzinnym lub wielorodzinnym, ale w niskiej zabudowie. I to pytania do państwa inwestorów, natomiast do pani dyrektor, a może jeszcze jedno pytanie do państwa inwestorów, mianowicie w styczniu 2019 roku chyba została podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze i państwo jakby w tym momencie występują ze swoim projektem, nie czekając na zakończenie tych prac i to również pytanie do pani dyrektor, kiedy będzie ukończony ta zmiana planu i kiedy Rada Miasta otrzyma projekt zmiany planu w tym obszarze i jeżeli już coś można powiedzieć, to poprosiłbym również o wskazanie, czy już jest jakiś zarys, jakie zapisy tego planu w tym obszarze będą projektowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze państwo radni? Przepraszam, pani przewodnicząca, bo mi umknęło jedno pytanie do pani dyrektor od razu, to bym nie zabierał głosu więcej. Mianowicie, pani dyrektor, czy no,
z tego, co czytam, jest jednak, to co przytoczyłem wcześniej, duży rozdźwięk między tym, co się znajduje w uzasadnieniu wniosku, czy we wniosku, a stanem faktycznym. Czy Wydział w imieniu Pana Prezydenta bada również zapisy tego wniosku, czy inwestor może sobie napisać wszystko, co mu przyjdzie do głowy i w celu uzasadnienia tego wniosku, mimo że jakby zawarte w tym uzasadnieniu treści no, nie potwierdzają się w stanie faktycznym. Dziękuję. Dziękuję. Ja bym poprosiła może panią dyrektor, żeby ustosunkowała się do wszelkich tych pytań pana przewodniczącego Sadowskiego, ale też wprowadziła nas w obecny stan planu zagospodarowania, no i ewentualnie te zmiany, które mają być wprowadzone, jak to ma wyglądać. I też jeżeli chodzi o te dominanty, to myślę, że też chcielibyśmy usłyszeć państwa opinię na ten temat, a później ewentualnie ze strony inwestora. Dziękuję. Mogę odpowiadać, tak? No to tak, to mnie, tak. To były do mnie pytania, dyrektor, tak? Czy do pani dyrektor mogę? Przepraszam. Jakiś głos jest straszny znowu. To proszę o włączenie mikrofonów pozostałych osób. Czy to były do mnie pytania, Małgorzata Żurkowska, czy do pani dyrektor Boguty? No ja myślę, że zarówno do pani dyrektor, jak i do pani dyrektor Boguty. To może jak pani jest przy głosie, to bardzo prosimy. Bo padło pytanie, co plan przewiduje w tej chwili. Ja się poczułam wezwana do odpowiedzi. Aktywizację gospodarczą przewiduje plan w tej chwili obowiązujący. Natomiast procedura planistyczna przystąpieniowa związana ze zmianą planu jest na etapie uzgodnień z instytucjami w tej chwili. Zamierzamy te uzgodnienia do końca roku zakończyć i na początku przyszłego roku wykładać projekt planu do wglądu publicznego. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor Boguta, prosimy teraz ewentualnie, nie wiem, ktoś w zastępstwie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Beata Bielawska. Jakiś problem. Może pani jest podwójnie, także nie wiem, z czego to wynika, że pani jest nie zalogowana. Może dlatego też mamy. Nie wiem, jak wyłączyć to. Może chociaż ciszyć głos w komputerze. Na jednym urządzeniu trzeba po prostu wyciszyć i będzie po problemie. Może teraz będzie lepiej słychać. Czy słychać mnie? Idealnie. Bardzo dobrze. Dzień dobry, Beata Bielawska. Niestety pani dyrektor Boguta musiała opuścić spotkanie. Ja może spróbuję odpowiedzieć na państwa pytania. Jeżeli chodzi o to, czy pan radny zadał pytanie takie, czy wydział weryfikuje uzasadnienie, które inwestor przygotował, chcę powiedzieć, że to państwo radni podejmują decyzję, jaka będzie uchwała. My przygotowaliśmy uchwałę pozytywną i stosowne do tego uzasadnienie. Natomiast jeżeli z posiedzeń chociażby komisji będą wynikały inne wnioski, przygotujemy również uchwałę odmowną i państwo radni zdecydują, czy można uznać uzasadnienie inwestora za prawidłowe, czy też te wysokości, które inwestor zaproponował, no nie są właściwe w tym terenie. Mogę dopytać pani przewodnicząca? Tak, jak najbardziej, proszę. Pani Beato, ale moje pytanie zmierzało w tym kierunku. Czy inwestor jest jakby dysponentem moistym tego uzasadnienia, co by nie wpisał, mimo że to rażąco na przykład, abstrahując od tego,
przykładu, ale rażąco odbiega od stanu faktycznego, to państwo jakby no, nie macie uprawnień do tego, żeby ingerować w treść tego wniosku i uzasadnienia. Oczywiście w treść wniosku my nie możemy ingerować. Nie ma w ustawie takich instrumentów, które by zobowiązywały do tego, żeby ingerować w treść wniosku. Natomiast no może się okazać, że to uzasadnienie, które inwestor przedstawił, nie jest właściwe, bądź jeżeli wniosek nie spełnia, tutaj już abstrahując od tego konkretnego wniosku, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z ustawy, to oczywiście państwo radni podejmują, mogą podjąć uchwałę o odmowie ustalenia lokalizacji. Dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś pytania do pani dyrektor, ewentualnie jeżeli będzie się chciał inwestor odnieść, to oddam mu głos. Nie widzę. Jeżeli rozumiem, państwo chcecie... Pani przewodnicząca, rozumiem, że państwo reprezentujący inwestorów na moje pytania wcześniej zadane nie mają ochoty odpowiedzieć. No przecież właśnie zwróciłam się do państwa, że ewentualnie, żeby zadali, znaczy żeby się ustosunkowali. Pan przewodniczący Sadowski mnie nie słyszy. Proszę. Słyszę, chciałem się upewnić. Może by już odpowiadać? Halo? Proszę, prosimy. Jeżeli rozmawiamy na temat kontynuacji zabudowy, no to Aleja Spółdzielczości Pracy jest dosyć długą ulicą i nie ma zwartej jakiejś gęstej zabudowy pierzejowej. Jest to zabudowa indywidualna, no, co do skali można dyskutować, czy mniejsze, czy większe obiekty, ale są to pojedyncze praktycznie dominanty. Nawet naprzeciwko duże domy Olimp, który jest postawiony, to też są elementy, które czalą, przewyższają wszystkie sąsiednie domki jednorodzinne. Także tutaj według mnie to jakby skala odpowiada po prostu poszczególnym punktom, dominantom, które no, co jakiś tam teren się powtarzają i występują jako takie elementy no, charakterystyczne dla wjazdu z tej strony do Lublina. Natomiast jeszcze a propos sąsiedztwa, to z tyłu jest osiedle wielorodzinne od północnego, no praktycznie od północy, bo jest blisko jeden domek usługowo-mieszkalny bliźniak, a z tyłu jest duże osiedle wielorodzinne, gdzie jest 5 kondygnacji i jest stosunkowo do terenu podniesione dosyć dużo. Także to nie jest tak, że ten budynek będzie wyskakiwał ileś tam kondygnacji powyżej sąsiedniego osiedla. Znaczy, jeśli pan pozwoli, to chyba tam są 11-metrowe budynki o takiej wysokości. No 5 piętr to co najmniej 15 musi mieć. No chyba tam 4 piętra są, 4 kondygnacje. Tak, pięć. Można się włączyć do dyskusji? Dobrze. No nie wiem, myślę, że już nie będziemy tego tutaj rozstrzygać. Czy są jeszcze jakieś pytania z państwa strony, państwa radnych? Można, jeśli... Widziałam gdzieś pana Popiela, że się o coś chciał pytać, ale mi zniknął, więc zakładam, że już nie chce. I teraz jeszcze pana przewodniczącego Margula, tak? Czy życzę? Pan przewodniczący tak, tak. Jest członkiem komisji, więc ja poczekam kulturalnie w swojej... Dobrze, tylko właśnie nie wiem, czy ja go, bo ja go nie widzę, także dobrze. Tylko gdzieś... Jesteś? Jestem głosem, tak, chyba mnie słychać. Tak, proszę. No nie sposób mi się nie włączyć, bo jest to bardzo bliska mi okolica, moja dzielnica rodzinna. No i jak słucham, że to tutaj nawiązuje do sąsiednich, no to po prostu, no to jest to wyrażenie całkowicie oderwane od rzeczywistości, bo wzdłuż spółdzielczości pracy, to sobie każdy może na Google'ach też zobaczyć, no są same domki, tak naprawdę jest przy Mariańskiej osiedle i tak jak przewodniczący Sadowski powiedział, tam jest bodajże 5 kondygnacji, 4 piętra, 5 kondygnacji, więc budynek 9-piętrowy w tej okolicy, gdzie większość okolicznych nieruchomości to są albo domki, albo niska zabudowa, jest no całkowicie nie nawiązuje do okolicznej i uważam, że tu kompletnie nie pasuje. O ile często jestem nawet przychylny tym różnym wnioskom,
Lex Developer o tyle, no ten jest no, moim zdaniem oderwany troszeczkę od sytuacji w okolicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę Państwa, ta ulica... Nie widzę. Przepraszam, teraz Pan Radny powie, tak? Chciał jeszcze zabrać głos, więc prosiłabym Państwa o to, żeby się wstrzymać. Proszę Panie Radny. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja bym chciał zadać pytanie tutaj w kierunku Pani Dyrektor Żółkowskiej, Wydział Planowania. Chciałbym się upewnić, jeśli dobrze odczytuję zapisy studium na ten moment, to przedmiotowy teren jest wskazany jako teren usługowy i tu mamy dopuszczalną jeszcze zabudowę wielorodzinną, ale to jest studium obowiązujące, natomiast w obecnym miejscowym planie mamy tylko i wyłącznie aktywność gospodarczą. I jeśli dobrze zrozumiałem sentencję Pani Dyrektor, to mamy procedowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz do końca roku miałyby się zakończyć uzgodnienia pomiędzy instytucjami i zaraz po nowym roku mielibyśmy pierwsze wyłożenie, tak zrozumiałem z wypowiedzi Pani Dyrektor. Jeśli tak jest, no to Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, przepraszam, bo to słabo widzę, wnioskodawcy, no to tych parę miesięcy, no chyba faktycznie można by poczekać na to, co zaproponują planiści, w szczególności, że te głosy zarówno kolegi Dariusza, jak i Bartosza, no są rzeczywiście zasadne. Ten projekt Państwa, no w mojej ocenie również nie koresponduje do tego otoczenia. To trzeba wyraźnie powiedzieć, tak jak kolega Dariusz tutaj powiedział, no z tymi dominantami, no to bym powiedział, no mocno panowie, państwo, żeście rzeczywiście dążyli do wyciągnięcia tego budynku do samej góry. Natomiast ceniąc pracę planistów, no chciałbym tutaj poprosić o odpowiedź ze strony pani dyrektor. Czy ja dobrze zrozumiałem w ogóle kwestię procedowania nad zmianą tego planu? Dziękuję. Jeśli mogę odpowiedzieć. Tak, proszę. Tak, oczywiście bardzo dobrze Pan zrozumiał to, co mówiłam. Wyłożenie planu planujemy zaraz na początku przyszłego roku, jeśli pandemia na to pozwoli. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Nie wiem, czy będziemy to jeszcze ten temat drążyć dalej. Przejdźmy do głosowania, Pani. Wszystkim się wydaje, że jednak jest to jednak nadmiar dobrych chęci, a przeczą temu fakty, także nie wiem, czy Państwo jeszcze chcecie parę słów, czy już możemy przejść do głosowania? Znaczy, można jedno zdanie jeszcze powiedzieć. No proszę. Chodzi mi o to, że te dwie ostatnie regulacje są cofnięte i wieżej i elewacji nie występują. Są 3 metry dookoła budynku, jakby w obrysie cofnięte wewnątrz, żeby były skrzane. Także de facto budynek będzie się odbierał jako mniejszy od dwie kondygnacji. Mógłby Pan powtórzyć, przepraszam, bo słaba jakość była. Czy mógłby Pan powtórzyć? 2 ostatnie kondygnacje, 8 i 9 kondygnacja, zostały cofnięte wewnątrz budynku jakby, czyli są tarasy zielone na 7 piętrze, które i cofnięcie zabudowy jest o 3 metry w koło budynku, co powoduje, że spod budynku praktycznie tych 2 kondygnacji w ogóle nie widać. To są tam wizualizacje pokazane, gdzie było to. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Jeżeli mogę prosić o panel do głosowania. Już mamy. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę zaznaczyć. Zaznaczyć za. Jeżeli jesteście Państwo przeciw, to przeciw. Jeżeli wstrzymujecie się, to i przekazać przyciskiem przekaż do obsługi Rady Miasta. Czyli możemy zobaczyć.
Informuję, że projekt nie uzyskał pozytywnej opinii, uzyskał negatywną opinię przy 5 głosach przeciw. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za obecność na spotkaniu. Przechodzimy teraz do punktu 4 porządku posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. W 2021 roku macie Państwo to na druku numer 894-1. Czy są głosy w dyskusji? Widzę, pan przewodniczący Sadowski się zgłasza, także bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Otworzę sobie tylko ten projekt, bo pan dyrektor Borowy zapewne będzie w tej sprawie, tak? Tak mi się rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o opłaty. Ja mam świadomość, że to wynika z rozporządzenia ministra, no ale za przechowywanie... Halo? Mogę? Proszę, proszę. Tak, za przechowywanie roweru mamy 7 zł i za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne równe 7 zł, tak? Gdzie za pojazd dopuszczalny o masie całkowitej do 3,5 ton jest 19 zł za przechowywanie tego pojazdu na parkingu strzeżonym i wydaje się, że tu jakoś tak troszkę brak logiki, że rower i samochód przewożący materiały niebezpieczne to 7 zł jest w tym projekcie uchwały. Proszę, jakby mógł uzyskać odpowiedź, czy nie można to jakoś tak ustawić, żeby no jednak opłata była związana z zajmowanym chociażby miejscem na parkingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są do projektu uchwały? Jeżeli nie, to proszę pana dyrektora o odpowiedź. Witam państwa. Te stawki, które zaproponowaliśmy, wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego. No, tak się złożyło, że w przypadku pojazdów ciężarowych, tych o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony, oferent zaproponował 7 zł. My po prostu taką kwotę będziemy wykonawcy płacili i taką kwotę, takiej kwoty będziemy od tych, których pojazdy były scholowane, żądali. Także to są kwoty wynikające z przetargu. Także tutaj wstawiliśmy te kwoty, które były w przetargu. Dziękuję. Proszę jeszcze pan przewodniczący Sadowski. Tak, panie, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja to doczytałem, że to wynika z przetargów, natomiast nie mogę znaleźć teraz uchwały, ale w uzasadnieniu, że te opłaty stanowią dochód czy przychód starostwa, tak? Powiatu, w tym przypadku powiatu grodzkiego. I może takie pytanie, panie dyrektorze, czy my nie możemy zwiększyć tych opłat, płacąc oferentowi mniej? Czyli wprost mówiąc, czy nie możemy na tym zarobić? Bo sam pan przyzna, że za rower i za samochód z niebezpiecznymi jakimiś towarami płacić 7 zł, to tak trochę nielogiczne. Oczywiście mówię o rowerzystach, bo... Szanowni Państwo, kilka lat temu próbowaliśmy troszeczkę te ceny mieć wyższe w uchwale, no ale skończyło się tym, że na sesji zostały podniesione do maksymalnych kwot, no i Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do sądu o uchylenie tej ustawy, także uchwały państwa, także mamy taką jedną uchwałę uchyloną. No teraz tak, możemy w uchwale podawać tak zwane rynkowe stawki. No tutaj w tym przypadku rynkową stawką okazało się, może to nie jest duża stawka 7 zł, no ale no taką kwotę ten oferent
który w tym zamówieniu brał udział, przedstawił. Także proponowałbym pozostawić to. Tak jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że z tymi pojazdami ciężarowymi to my się nie musimy martwić, bo w ubiegłym roku był tylko jeden scholowany pojazd ciężarowy. W tym roku nie mieliśmy jeszcze scholowanego żadnego pojazdu ciężarowego. Dziękuję. Czy możemy przejść do opiniowania? Panie dyrektorze, za chwilę nie będzie rzecznika, to może. No, dziękuję. Nie widzę więcej pytań, także proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Opiniujemy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku. Proszę o zaznaczenie swojej decyzji i przekazanie do obsługi sesji. Projekt jednogłośnie uzyskał pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Część pierwsza, obszar zachodni, część A, Rogatka Warszawska. Macie Państwo to na druku 895-1. Czy są głosy w dyskusji, pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się, proszę o zaznaczenie odpowiedniej decyzji i przekazanie do obsługi sesji. Opiniujemy projekt uchwały na druku 895-1. Dziękuję. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 4 głosach za i 1 przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Część druga, obszar pierwszy, K, rejon ulicy Stokrotki. Macie Państwo to na druku 896-1 wraz z autopoprawką na druku 896-2. Są tam oczywiście załączniki, rozpatrzenie i zaopiniowanie uwag na załączniku numer 3 oraz zaopiniowanie projektu uchwały, czyli będziemy podwójnie to głosować. Czy są pytania do tego projektu? Przepraszam, jeszcze muszę, bo nie widzę Państwa. O, widzę już widzę. Pan Przewodniczący Sadowski, proszę. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja mam takie pytanie, bo w tej chwili na tym obszarze znajduje się duży taki trawnik, jest boisko. Zgodnie z projektem zmiany będą tam tereny obsługi komunikacyjnej lub parkingów w zieleni. Czy ten zapis umożliwia zabetonowanie tego, czy, bo mamy lub parkingów zieleni, tak? Więc jaki jakby tutaj będzie możliwy parking do zrobienia na tym obszarze? To pierwsze pytanie, a drugie, część tego terenu, tam gdzie znajduje się właśnie boisko, mamy obszar lokalizacji zabudowy usługowej, wydzielenie wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej. I mam pytanie, czy ten obszar będzie możliwy do zabudowy, czy jakaś alternatywna forma, zabudowy, chociaż obszar lokalizacji zabudowy usługowej sugeruje, że to jest obszar wprost pod zabudowę. Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania.
Czy jeszcze widzę pan Eugeniusz Bielak, proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać pani dyrektor, czy jest tam planowana myjnia samochodowa? To taka jedna informacja, która mi wystarczy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony radnych? W takim razie poproszę panią dyrektor o odpowiedź. Nie wiem, czy zdołam na wszystkie państwa pytania odpowiedzieć, ale spróbuję, a w razie czego mamy tutaj obecnego autora, architekta, panią Anię Zniszczyńską na tym spotkaniu, w razie czego poproszę o uzupełnienie. Więc to jest teren, może ja troszeczkę, kilka słów wprowadzenia, to jest teren, który był przeznaczony do zmiany planu z uwagi na wnioski, które składała spółdzielnia mieszkaniowa Czuby i która początkowo na tym terenie chciała zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Odbyły się dwa wyłożenia tego projektu planu do wglądu publicznego. Przy pierwszym wyłożeniu rzeczywiście wskazaliśmy część terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ale z uwagi na uwagi, które wpływały, całkiem odmienne, niechcące tej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zmieniliśmy obraz tego wszystkiego na dokładnie to, co wynikało ze składanych uwag, czyli potrzebę zabezpieczenia miejsc parkingowych wraz z zielenią. I uwagi, niektóre z nich brzmiały, że tylko zieleń powinna tu być, inne brzmiały, że właśnie miejsca parkingowe, których brakuje. W związku z tym, dlatego takie, a nie inne przeznaczenie wpisaliśmy w tym obszarze. Wcześniej to były usługi publiczne, one nigdy nie zrealizowały się. Rzeczywiście ta potrzeba miejsc parkingowych jest bardzo dotkliwa na tym osiedlu, jak i na wszystkich tych osiedlach dawniej budowanych. Dlatego to jest do wyboru albo miejsca parkingowe, albo zieleń, w zależności od tego, co osiedle będzie potrzebowało. Żadnych tutaj ograniczeń nie zauważyłam, ale jeśli państwo zechcecie dopuścić do głosu panią architekt Zniszczyńską, to może uzupełniłaby moją wypowiedź. Dziękuję. To bardzo prosimy o uzupełnienie odpowiedzi. Dzień dobry państwu. Tak jak pani dyrektor powiedziała, dotychczas teren był przeznaczony pod usługi publiczne, czyli pod realizację kubatury. Właścicielem tego terenu jest gmina, użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa Czuby. Cała procedura uruchomiona została na wniosek spółdzielni. W trakcie pierwszego wyłożenia na dyskusji publicznej i złożona została przez spółdzielnię uwaga właśnie o tym, żeby zmienić przeznaczenie tego terenu na teren umożliwiający realizację parkingu, no z elementami zieleni jako uzupełnienia, ale głównie chodzi tu o funkcję parkingową. Już w obecnej chwili ten teren jest częściowo wykorzystywany do parkowania. Tam jest taki parking nieutwardzony wzdłuż wschodniej granicy. Pozostała część faktycznie w chwili obecnej jest boiskiem zielonym, trawiastym. Jednakże no, tutaj ilość uwag, bo były zbiorowe uwagi też składane i uwaga przede wszystkim spółdzielni jako właściciela terenu kierowały się w stronę realizacji tego parkingu. Przy drugim wyłożeniu, gdzie spełniliśmy te prośby z uwag, nie złożono żadnej uwagi już. Więc tak jakby w odniesieniu do zaspokojenia tutaj potrzeb mieszkańców obok i głosów, które się pojawiały w dyskusjach, no tutaj przy drugim wyłożeniu, przy takim projekcie nie złożono żadnego protestu. Co do pytania pana radnego Sadowskiego, no niestety tak, ten projekt pozwala na realizację dużego parkingu w dużej części
niestety będzie istniała możliwość zabetonowania tego terenu. Jednakże potrzeby parkingowe w tej części osiedla, szczególnie w obecnej chwili, gdy parkingi przy obiektach usługowych, komercyjnych zaczęły stosować ograniczenia miejsc parkingowych ogólnodostępnych, bo tam trzeba płacić w momencie, jeżeli się nie jest klientem, no tutaj się pojawi, robi się dramatyczna sytuacja tak naprawdę z tymi miejscami parkingowymi. Dlatego wniosek spółdzielni, który zresztą był poparty przez Radę Dzielnicy, no tutaj został spełniony, żeby pozwolić na realizację tego parkingu z elementami zieleni. No, wskazujemy tutaj szpalery drzew, szczególnie w miejscach, w których według nas powinny się one znaleźć. Jednakże jest to element informacyjny, będzie należał do przyszłego projektanta. Sposób rozwiązania będzie jego decyzją na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej. Czy są jakieś może pytania dodatkowe? Dziękuję. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Widzę Pan Radny. Proszę. Tak, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja nie ukrywam, że pojawiam się oczywiście na wielu konsultacjach i muszę powiedzieć, że doskonale pamiętam i powiem o tym tutaj. W jaki sposób to było? Bo pani dyrektor, rzeczywiście tutaj ja mówię czasami o pani dyrektor, proszę się nie obrazić absolutnie, bo to w samych superlatywach, jako lubelska krzywówna ostoja po prostu ciszy, spokoju i opanowania. Wiecie państwo, jak to jest, jak na początku spółdzielnia mieszkaniowa składa pewien wniosek, są pierwsze uzgodnienia, pierwsze wyłożenie, chyba tam drugie nawet było, i w pewnym momencie przychodzą przedstawiciele tejże spółdzielni i oni mówią, ale my już tego nie chcemy. My już zmieniliśmy koncepcję. My już chcemy teraz co innego. Ja pamiętam wtedy minę pani dyrektor i wiecie co, ja pamiętam też swoją reakcję. Mnie po prostu zamurowało. Mnie zamurowało. Przejść przez cały proces uzgodnień na wniosek spółdzielni, po czym usłyszeć, a my już tego nie chcemy. My już chcemy nagle czegoś innego. Włos się na głowie jeży. Naprawdę, to jest niepoważne i powiem więcej. Ja bym im nie dopuścił do zmiany tego miejscowego planu, tak jak to teraz tutaj ma miejsce, z jednej prostej przyczyny. Bo z całym szacunkiem ja nie mogę przez parę lat się doprosić o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I zapytam pani dyrektor, bardzo proszę, jesteśmy tak przychylni tejże spółdzielni, choć ona wystawiła się, już nie wypowiem się, którą częścią ciała do urzędu i do nas, w pewnym momencie, a pytam, a gdzie jest analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu dla Zębożyc? A co się dzieje z mieszkańcami ulicy Zorzy i Saksów? Czekają w kolejce. Dlaczego? Bo procedujemy wniosek i żeśmy zaangażowali cały Wydział Planowania do tego, czy tam całą grupę roboczą, do tego, żeby spełnić kolejne zachcianki spółdzielni mieszkaniowej. Niedobrze, szanowni państwo, mi się robi, jak ja przypomnę sobie tamtą historię. I naprawdę pani dyrektor, wyrazy uznania za to opanowanie, które pani wtedy, pamiętam, dała radę jeszcze, bo to naprawdę było niepoważne. Na samych konsultacjach przyjść i na dyskusji publicznej, przepraszam, i powiedzieć, my nie jesteśmy zainteresowani. Dziękuję. To żebyście państwo radni też o tym wiedzieli, jak to było. Wyrazy uznania pani dyrektor, że wytrzymała pani wtedy. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, czy pan radny wyartykułował jakieś pytanie, czy też była to ten... Ja widzę minę pani dyrektor, odpowiedź. To mi w zupełności wystarcza. Laurka dla pani dyrektor była. Tak jest. Co laurka, to laurka, pani przewodnicząca, żeby to było też dobrze zrozumiałe. Co laurka, to laurka, bo ja doskonale to pamiętam, ale ja czekam na analizę zasadności i czekam dość długo i będę też o tym mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Czy możemy przystąpić do opiniowania? Jeżeli nie, to rozpoczniemy opiniowanie. Najpierw będziemy rozpatrywać... Przepraszam, bo już tutaj mi się to wszystko pozamykało. Najpierw przystąpimy do rozpatrzenia uwag zgodnie z sugestią prezydenta. Macie państwo to w załączniku
numer 3, rozpatrzenie i zaopiniowanie uwag. Czy mamy panel do głosowania? A następnie będziemy opiniować całą uchwałę. Sekundka. Głosujemy teraz, opiniujemy teraz rozpatrzenie uwag zgodnie z załącznikiem numer 3. Czy wszyscy? Dziękuję. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy, a nie, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowaliśmy rozpatrzenie uwag zgodnie z załącznikiem. Przejdziemy teraz do zaopiniowania całego projektu uchwały. Macie to Państwo na druku 896-1. Panelu jeszcze nie widzę. Okej. Mamy już możliwość ankietowania. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymuje się? Opiniujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 6 Druga, obszar 1 K, rejon ulicy Stokrotki wraz z autopoprawką. Jeżeli Państwo możecie sprawdzić, czy ktoś jeszcze nam umknął w międzyczasie, czy... Pytam obsługę sesji, bo widzę, że pięciu radnych głosowało. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się. Pani przewodnicząca, mamy 5 osób głosujących. Dziękuję. Nie, wydawało mi się właśnie, że nam jeszcze ktoś, ale nie, mamy 5. Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Macie Państwo ten projekt na druku 907-1. Jest z nami pan dyrektor Mariusz Sagan. Myślę, że poprosimy o krótką informację, ale domyślamy się chyba, jaka jest przyczyna przedłużenia tego projektu. Proszę. Właściwie to jest... Dzień dobry Państwu, witam serdecznie tych z Państwa, których nie widziałem na poprzedniej komisji. Właściwie to jest kilka przyczyn, ale chyba najważniejsza jest taka, która wiąże się z tą nową rzeczywistością epidemiologiczną w Polsce i na świecie. I my musimy przełożyć uchwalenie strategii, dlatego że po pierwsze realizujemy projekt, którego efektem jest właśnie przyjęcie strategii, to jest projekt Human Smart City. I w związku z pandemią niestety mamy ponad 8-miesięczne opóźnienie. To wynika jakby z tego, że musieliśmy zmienić zupełnie praktycznie całą koncepcję pracy, konsultacji społecznych i tak dalej. Ale to nawet może i dobrze się stało, i dlatego że ta druga przyczyna, czyli ten nowy świat, który kreuje się po pandemii, my zupełnie nie wiemy, jak będzie wyglądał. I przesunięcie o rok pozwoli nam na to, że będzie łatwiej nam się wstrzelić w ten 2030 rok, czyli w ten okres strategiczny za 10 lat. Po prostu będziemy więcej wiedzieli na temat przyszłości gospodarki, urbanistyki, mobilności i praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Więc z tego powodu poprosiliśmy o przesunięcie tego terminu. Dziękuję Panie Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony, czy możemy przejść do zaopiniowania projektu? Widzę, że nie ma, także proszę o... Dziękuję Panie Dyrektorze i proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Już możemy zaopiniować projekt uchwały. Przypominam, że opiniujemy projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, druk 907-1.
przy 5 głosach za projekt uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Spółka z o.o. w Lublinie na lata 2021-2024. Macie to Państwo na druku numer 897-1. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, ale tak, też... Tak. Mało kogo widzę, popiel, powiem. Popiel, tak, popiel. Tak, popiel jest niewidoczny, ale już się objawił. Także proszę bardzo, bo nie widzę członków komisji, nikt na razie nie zadaje pytań. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze raz zaapelować w sprawie ulicy Bur, bo to jest temat też powiązany niejako. Pan dyrektor, pan prezes znają doskonale ten problem. Temat jest wąski. Ja obiecałem jeszcze, że interpelację w tej sprawie złożę, bo nawet ten ostatni kontakt od pana prezydenta i od szanownych państwa, no niestety nie sprawdził się, tak? Jest, szanowna komisjo, kłopot naprawdę bardzo duży, bo na terenie miasta są po prostu nieruchomości, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej i gdzie wóz asenizacyjny nie może wjechać i uwaga, po iluś tam telefonach okazało się, dlaczego, bo wszystkie wozy są już obecnie gdzieś tam za duże, za ciężkie, tam jest droga bardzo wąska i okazuje się, że to wynika podobno z dostosowania do jakichś tam przepisów unijnych, gdzie firmy sobie po prostu były, gdzie firmy były zmuszone, asenizacyjne, do zakupu dużych wozów, gdzie nie ma możliwości już korzystania podobno z małych, tak przynajmniej relacjonują to mieszkańcy, którzy wykonali ileś tych telefonów. Tam jest sytuacja naprawdę, szanowni państwo, dramatyczna, no bo jak ludzie mają opróżnić szambo, jak nie ma w tym momencie możliwości skorzystania z małego wozu, bo podobno takowych nie ma. Ja nie oczekuję w tym momencie, szanowni państwo, żadnego rozwiązania. Ja po prostu jestem zobligowany, tak jako w tym momencie osoba, która ma możliwość zwrócenia uwagi na ten kłopot, tak, to po prostu apeluję o to, no jest problem, postarajcie się, szanowni panowie, w jakiś sposób pomóc tym ludziom, no bo nie można tu porównać sytuacji rok do roku, czy też tej sytuacji, co ma miejsce, do tego, co było przed 10 lat. Przynajmniej tak to wynika z opinii mieszkańców, którzy rozdzwonili się po iluś tam firmach i którzy mają kłopot z wywiezieniem nieczystości w tym momencie. Pani przewodnicząca, dziękuję za sygnalizowanie. Dziękuję, tyle. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony, z Państwa radnych? Jeżeli tak nie, no to proszę o odpowiedź. Miał być z nami Pan Prezes. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Witam. Sławomir Jaszczyk, Krzysztof Witowicz i tak dalej. Ja może przed tym, jak odpowiem na pytanie Pana Radnego Popiela, to jeszcze tak, żeby wyjaśnić plan inwestycyjny. Większość z tego planu Państwo znają poza rokiem 2024, bo on tylko został dołączony. Zmieniają się w zasadzie kwoty, ale w bardzo niewielkim stopniu. Część zadań jest też poprzesuwana, jeżeli chodzi o okresy realizacji. Pojawiają się nowe, niektóre zadania wypadły w związku z aktualizacją do rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Bur, temat był rozpatrywany w momencie, kiedy robiliśmy projekt poprzedni, duży projekt unijny. I jak gdyby temat ulicy wtedy był i mógł być zrealizowany. Z wielu powodów, nawet technicznych, związanych z szerokością tego pasa, nie udało nam się go zrealizować i myślę, że jeżeli taka szerokość tego pasa będzie tam dalej, to bardzo trudno będzie tam umieścić kanalizację w taki sposób, w jaki byśmy to chcieli zrobić. Pracowaliśmy troszkę nad tym z prezydentem Szymczykiem, żeby przyjrzeć się temu od strony, jak można w ogóle udrożnić tą drogę, tak żeby mogły większe samochody wjechać. Pan radny też temu poświęcił dużo swojego czasu. I rzeczywiście sytuacja jest trudna. Będziemy myśleli, nie obiecam panu radnemu ani państwu nic takiego, co by było
w jakiś sposób wiążące, bo dużo w tym temacie nie zależy też od nas i nasza jak gdyby siła sprawcza tutaj może być niewystarczająca, bo po prostu w tym pasie drogowym, który aktualnie jest wyznaczony, tam nie zmieścimy się z instalacją. I będziemy szukali rozwiązania, ale nie jest to zadanie po prostu do łatwego zrealizowania. I oczywiście zgadzam się z tym, że to, co pan powiedział, ta ilość samochodów, które dzisiaj posiadają odpowiednią szerokość, żeby się zmieścić na tej uliczce, jest albo żadna, albo znikoma. O. Dziękuję bardzo. Już praktycznie mogę powiedzieć chyba żadna, bo już tyle telefonów, co mieszkańcy wykonali, to nie znaleźli nikogo. Ja podkreślam tylko, że tu już nie chodzi o drogę przy samych domach, tylko o drogę przez las. Nikt nie chce się podjąć po prostu przejazdu dużym samochodem przez nieutwardzoną drogę leśną. No i to jest ten kłopot. Ale dziękuję panie prezesie za otwartość. Ja myślę panie radny, że łatwiej chyba będzie dzisiaj, to oczywiście mogę być w błędzie, ale znaleźć inne rozwiązanie niż budowę kanalizacji, bo ona może zabrać bardzo dużo czasu. I dlatego no, my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, bo sprawdziliśmy wszystkich wywożących ścieki do punktu zlewnego. No i to był jedyny kontakt, który namierzyliśmy, ale tak jak pan powiedział, no, może to nawet już nie funkcjonowało. Już nie funkcjonuje, a już pani przewodnicząca kończy, a ludzie wyraźnie powiedzieli, że to chodziło też o całą rodzinę tej osoby, z którą mają oczywiście kontakt. Czyli to ostatnia deska ratunku, można powiedzieć, że już też niestety nie funkcjonuje, a w mojej wypowiedzi proszę też źle tego nie odebrać. Ja nie mówię w tym momencie o budowie sieci kanalizacyjnej, że już na gwałturety. Ubolewam jeszcze, pani przewodnicząca, że nasi planiści już uciekli niestety, bo to dotyczy terenu, gdzie w tym momencie brakuje miejscowego planu i żeby cokolwiek zrobić, to musimy plan przy zalewie uchwalić. Tylko tam, panie prezesie, chodzi o odbiór tych nieczystości w tym momencie. To jest ten temat palący. Kanalizacja to jest, że tak powiem, obok tego wszystkiego. Ale, dziękuję już. Odpowiadając panu radnemu, my fizycznie jako firma, nawet nie nasze samochody, nawet gdybyśmy powiedzieli sobie teoretycznie, dobra, spróbujemy to odebrać, to nasze samochody są podobnych gabarytów, jak samochody przedsiębiorców, tych, którzy to robią. Także też wielu ruchów nie mamy po prostu. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy odnośnie dokumentu samego? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji MPW IK Spółka ZOO w Lublinie na lata 2021-2024. Macie państwo na druku 897-1. Możemy już zaopiniować ten projekt, ponieważ mamy panel, przekazujemy do obsługi sesji. Na razie komisji, pani przewodnicząca. Komisji, przepraszam, pospieszyłam się. Dziękuję. Informuję, że jednogłośnie projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy. Halo? Tak, przepraszam. Przechodzimy do punktu 9, tego, który wprowadziliśmy. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lublin. I tutaj prosiłabym pana prezesa o wprowadzenie nas w ten dokument, ponieważ nie mieliśmy no zbyt wiele czasu, żeby się z nim zapoznać. Jak rozumiem, udzielać informacji ma tutaj pan prezes również Sławomir Matiaszczyk. Czy dobrze byłam poinformowana przez...
Pani radna teraz, pani przewodnicząca poruszyła teraz temat aglomeracyjny? Tak. Ja nie czuję się tak mocno upoważniony do tego, żeby w takim temacie zabierać głos co do potrzeby zmian aglomeracji i wszystkich uwarunkowań. Oczywiście jestem zorientowany. Ja może przedstawię państwu, z czego ta aglomeracja głównie wynika. Ona jest pochodną zmiany przepisów prawa i zmiany przepisów dotyczących prawa wodnego. Dotychczas aglomeracje, które były podstawą do tego, żeby aplikować ośrodki gminne, były w kompetencjach sejmiku województwa. Zmiana w przepisach prawa spowodowała przeniesienie tego do samorządów gmin. Dała też również kompetencje samorządom gminnym do zmiany aglomeracji, tak aby można było wywiązać się ze wskaźników, które zostały nałożone na aglomerację. Ten dokument, który państwo otrzymali do zaopiniowania i podjęcia w tym temacie uchwały, on dotyczy nie tylko gminy Lublin, ale gminy wszystkich, które wchodzą w skład aglomeracji lubelskiej. I my będziemy jako aglomeracja rozliczali się ze spełnienia tego wskaźnika aglomeracyjnego. Zmiana w stosunku do poprzedniej aglomeracji ustalonej z uchwałą sejmiku województwa jest z 551 tysięcy RLM-ów na 571 tysięcy RLM-ów i zmiana, która dotyczy samej oczyszczalni Hajgów, tutaj rozumiemy to jako w cudzysłowie zdolność oczyszczania oczyszczalni, jest 600 RLM-ów na 600 tysięcy RLM-ów na 820 tysięcy RLM-ów. Te wszystkie wskaźniki liczone do aglomeracji biorą się z planów działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, jeżeli chodzi o poszczególne gminy, i jak gdyby stanowią taką matematykę, która z kilometrów i ilości osób podłączonych do sieci tworzy wskaźniki i opisuje aglomerację. Nie wiem, czy to szanownym państwu radnym wystarczy do opisania tego tematu. Ja dzisiaj dostałem dokument, który został państwu przedstawiony, tak jak go przejrzałem, to on dość tak dokładnie opisuje, jak tworzy się aglomerację i jak ją się przelicza. Także nie wiem, czy jest sens czytać te wszystkie zapisy, które są tutaj w dokumencie. Ja go przejrzałem i naprawdę w dokumencie jest wszystko to, co dotyczy opisania aglomeracji z punktu widzenia wszystkich gmin, które ona opisuje. Oczywiście gmina również uderzy tutaj. No myśmy mieli też szansę jedynie przejrzeć, także tutaj jest, na tym polega problem, ale no myślę, że przyjmujemy te wyjaśnienia. Czy ktoś z państwa ma pytania? Państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru granic i aglomeracji miasta, aglomeracji Lublin. Mamy to na druku 920-1. Kto z państwa, znaczy proszę o wyrażenie swojej opinii, wciskając, zaznaczając odpowiedź za, przeciw, wstrzymującą się i przekazanie do obsługi komisji. Dziękuję. Przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym się, projekt uzyskał pozytywną opinię.
Przechodzimy do, dziękuję Państwu bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest dawny punkt 9, a obecnie 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, spółka z o.o. Macie Państwo ten dokument na druku 898-1 w swoich materiałach. Czy są jakieś głosy dyskusji? Nie widzę. Widzę. Pan przewodniczący Sadowski, a później pan radny Eugeniusz Bielak. Proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja mam tylko takie wrażenie, że dość suche takie uzasadnienie tej uchwały jest, bo ona mówi jedynie o tym, że wnosi się wkład niepieniężny aportem, no i obejmuje się akcje, ale jak rozumiem, ta operacja ma szerszy wymiar, czyli daje większy potencjał spółce, to po pierwsze. Po drugie, jako właściciel spółka będzie mogła czynić nakłady i te nakłady jakby wpisywać w koszty, więc daje to lepszą możliwość funkcjonowania spółki, jej potencjału, no i jakby bardziej efektywnego wykorzystania zasobów związanych z nakładami inwestycyjnymi. I tylko taka moja drobna uwaga, czy takie od tej strony ekonomicznej uzasadnienie do tego projektu uchwały nie wniosłoby więcej w jej stronę merytoryczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Bielak. Mikrofon włączyć trzeba. Geniu, mikrofon. Jest, okej. Okay. Dzień dobry, pani przewodnicząca, panie dyrektorze. Ja chciałem się dowiedzieć, jaka jest strata na dzień dzisiejszy MOSiR-u i co MOSiR zrobił, żeby tej straty nie powiększać w pandemii. Czy ograniczone zostało zatrudnienie? Co ci ludzie robią zdalnie? Czy kawę piją, czy co robią? Bo jeżeli fizyczni, praktyki finansowe, jakieś na życie w ramach, powiedzmy, konwidu, w ramach tego, co się dzieje. Nie? Ja nie słyszę. Ja nie słyszę, kolegi. Dzisiaj. Ale chciałem się dowiedzieć, jaki jest plan, żeby po prostu nie powiększać strat. O, to są jakieś zagrywki, które dla mnie, także to wszystko. Panie radny, może pan wyłączy, nic nie słychać. Ale nic cię, Geniu, nie było słychać, także dziękuję, że słyszeliśmy jedynie. Znaczy ja nie mówię o mikrofonie, by kamerę wyłączyć, to wtedy to teraz słychać. Ale wszystko włączone było. Włączone było mnie. No tak, jakość była. Jakość lepiej, była. Geniu, ale w ogóle nie było słychać. Geniu, wyłącz kamerę, powiedz to samo jeszcze raz bez obrazu. Proszę cię, wyłącz kamerę, powiedz to samo bez obrazu, bo cię nikt nie mógł cię zrozumieć. Chłopie. Dobra. Prosimy cię, wyłącz kamerę, powtórz jeszcze raz to samo. Dobrze, czy teraz mnie pani przewodnicząca słyszy? No słyszę, tylko że podejrzewam, że dalej będzie to niewyraźne, jeżeli pan nie wyłączy kamery. Ale wyraźnie, to będę mówił wyraźnie i wolniej. Ale to nie chodzi, że wyraźnie, chodzi, że przerywało. No to teraz może nie będzie przerywało. Dobrze. Chciałem się dowiedzieć, jaki plan ma MOSiR na wyjście z zadłużenia i szczególnie w tej trudnej sytuacji, bo wiem, że po prostu nie prowadzi w pełni działalności i jakie oszczędności wprowadza. Czy ludzie pracują, czy powiedzmy, czy nie pracują i ci, którzy nie pracują, czy dostają pieniądze, czy mają przynajmniej na życie. Jak państwo do tego podchodzicie? Bo to jest jakiś zabieg delikatny,
dla mnie, który nic nie wnosi, jest po to, żeby utrzymywać spółkę, która będzie coraz bardziej się zadłużała. I dlaczego nie ma żadnych, nie widać żadnych działań oszczędnościowych? To... Proszę w takim razie, nie wiem, kto będzie udzielał odpowiedzi, czy pan dyrektor, czy pan prezes zarządu. Widzę pan dyrektor, proszę bardzo. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja w zakresie pytania pierwszego od pana przewodniczącego Sadowskiego chciałbym potwierdzić, że intencją uchwały w sprawie aportu nieruchomości numer 160/15 do spółki jest jako głównym argumentem jest to, że MOSiR, będąc właścicielem tej nieruchomości, na której znajduje się Hala Globus, będzie w korzystniejszy sposób mógł czynić dalsze nakłady, remonty, a także ulepszenia hali. Dotychczas MOSiR jako dzierżawca, a nie właściciel, wszelkie nakłady, remonty, które były wykonywane, mógł rozliczać mniej korzystnie. Nie było możliwości, aby te nakłady czynione przez spółkę były amortyzowane. Jeżeli MOSiR stanie się właścicielem tej nieruchomości, to przyszłe wydatki czynione na między innymi halę Globus będą korzystniej rozliczane i amortyzowane bezpośrednio przez spółkę. W zakresie pytania pana radnego Bielaka. Ale przepraszam, panie dyrektorze, wejdę słowo, no ale dobrze by było, gdyby uzasadnienie oddawało to, co pan uzasadnia ustnie w tej chwili, bo jest skierowane do prasy i do wszystkich radnych. No w uzasadnieniu, panie przewodniczący, w uzasadnieniu wskazaliśmy takie główne elementy techniczne przemawiające za tą uchwałą. Natomiast to jest jeden z argumentów, ten o którym mówię, jeżeli chodzi właśnie o czynnik rachunkowości i sposobu rozliczania. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Bielaka, to proszę o zabranie głosu pana prezesa. Dziękuję bardzo. Witam, szanowni państwo. Chciałbym jakby poinformować państwa, że MOSiR pozyskał dofinansowanie w wysokości 900 tysięcy do wynagrodzeń oraz subwencję w wysokości 1 600 tysięcy z tarczy antykryzysowej PFR-u. Były to warunkiem uzyskania tych środków było zobowiązanie się do utrzymania stałego zatrudnienia z dnia złożenia wniosku, więc MOSiR nie zwalnia, utrzymuje. Pracownicy umysłowi są kierowani na zdalną pracę, a pracownicy bezpośrednio produkcyjni, czy obsługujący, czyli tak zwani wykonujący bezpośrednie prace fizyczne, wykonują swoją pracę bez zarzutu i są przerzucani pomiędzy obiektami. Są podzieleni na grupy, tak, żeby jak najmniejsza była styczność pomiędzy pracownikami i pracują w wyłączonych grupach i zespołach, które nie mają jakby z sobą kontaktu. Staramy się ograniczać i zabezpieczyć taki komfort pracy, aby jak najmniejsze było narażenie na zarażenie wirusem. MOSiR w swojej działalności wykorzystał jest w tej chwili swoich ludzi do zabezpieczenia, do sprzątania, do części prostych ochrony, zmniejszyliśmy ochronę, czyli dokonujemy oszczędności, zrezygnowaliśmy z większości zbędnych jakichś wydatków inwestycyjnych albo takich, które możemy przełożyć na lata przyszłe. Na takie pytania oszczędnościowe jakby nie byłem w pełni przygotowany, ale bardzo chętnie panu radnemu udzielę pisemnej odpowiedzi, jeśli będzie to uzasadnione jakieś dla niego podmioty. Bardzo bym prosił. Tak? Czy pan radny ma jeszcze, chce coś dopytać? Bo nie zrozumieliśmy. Bardzo bym prosił, panie prezesie, i dziękuję bardzo za odpowiedź. Jakby pan mógł dać coś, to bardzo chętnie. Najlepiej banknoty narodowego.
Ale o co pan radny prosi? Pan dyrektor mówił, że przekaże informacje, jakie oszczędności wprowadza. O, dobrze, to czekamy. Jak wspomniałem już oszczędności, któreśmy wprowadzili, staramy się zastępować własnymi pracownikami usługi, które wcześniej zlecaliśmy. Zmniejszyliśmy jakby wykorzystanie usług poprzez zmniejszenie ilości ratowników, zmniejszenie ilości ochrony, zmniejszenie nakładów na sprzątanie. I to są takie podstawowe oszczędności, które myśmy wykorzystali. Oczywiście za tym idzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej na obiektach. I w zasadzie to są jakby podstawowe oszczędności, których, ponieważ nie dotykamy płac. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony? Widzę, że Pan Radny Popiel się zgłasza, także proszę. Dziękuję, nadrabiam za koleżankę Małgorzatę. Tak. Szanowni Państwo, szanowny Panie Dyrektorze, szanowny Panie Prezesie, a ja muszę powiedzieć, że wciąż nie rozumiem, co ta uchwała ma na celu. Zapewne sprytne działanie to więcej niż pewne, tak? Natomiast muszę powiedzieć, że z tego, co mnie pamięć nie myli, to sam obiekt Globusu no boryka się cały czas z problemem klimatyzacji. To wybrzmiewało na pewno w tych kwestiach technicznych przedstawianych już wielokroć na różnych posiedzeniach. To jest jedno. I z tego, co mi wiadomo, to nie udało się tego zrealizować, bo to wymagało potężnych nakładów finansowych. Więc teraz, jeśli czepilibyśmy się kwestii technicznych i utrzymaniowych tego budynku, to na pewno trzeba będzie zarezerwować pewnie kilka milionów złotych, żeby to doprowadzić do stanu użyteczności. To punkt pierwszy. Z drugiej strony można by powiedzieć tak, jeśli sam obiekt traktowalibyśmy jako źródło przychodu, to wiadomo, że są imprezy kulturalne na nim prowadzone i za najem powierzchni, za sprzedaż być może biletów, nie wiem, z jakichś tam imprez masowych. Jeśli będą określone pieniążki, to wtedy one nie trafią do budżetu miasta Lublin, tylko one trafią bezpośrednio do spółki MOCIR. Przynajmniej jeśli się mylę, to proszę mnie tutaj z błędu wyprowadzić. No dobrze, tylko że gdyby tak było, że powiedzmy, że spółka MOSIR ma nagle górę pieniędzy i chciałaby zainwestować w ten obiekt i powiedzieć w ten sposób, że my chcemy czerpać z tego korzyści, ale mamy pieniądze na wykonanie remontu, to ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby nie sytuacja finansowa MOSIR-u. W związku z powyższym, no, muszę powiedzieć, że przekazanie 4 hektarów łącznie z budynkami, łącznie nakłady pewnie byłyby na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. No, kilkanaście to nie sądzę, raczej kilkadziesiąt łącznie z tym budynkiem. No to tak wsadzić sobie to do spółki MOSI, no to trochę takie dla mnie wątpliwe, w szczególności, że tak jak kolega nawet Dariusz powiedział, to jeśli kolegi Dariusza nie przekonuje to uzasadnienie, to tym bardziej nie. To mówię wprost. Chciałbym jeszcze tutaj zapytać, prosząc o odniesienie się do tych moich wątpliwości, ale chciałbym też tutaj zapytać, czy przekazanie tej nieruchomości, na przykład Aporta, nie umożliwi później chociażby sprzedaży tej nieruchomości, tak zupełnie w oderwaniu od dnia dzisiejszego, tak, tylko powiedzmy, czy za 10 lat, powiedzmy, jak się pozmieniają chociażby na pomysł, żeby nagle tę nieruchomość sprzedać. No przecież to będzie majątek należący do MOSIR-u. Być może nie jest tak, jak mówię, ale wątpliwości poprosiłbym o odniesienie się do tych moich wątpliwości. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Jeszcze może pan Radny Bielak. Proszę o wyłączenie kamery, bo naprawdę będzie Pana znowu. Nie bardzo mogę tego, nie, coś mi ten laptop nie chodzi. To młotkiem. Słychać dobrze? Słychać, ale jak wyłączyć kamerkę, będzie lepiej. Dobrze, będę bliżej mikrofonu. Pani przewodnicząca, panie prezesie, nie przekonuje mnie pan tym. Nie, dla mnie to jest uchwała zrobiona pod to, żeby przekazać kolejną nieruchomość, tak jak 11 hektarów poszło za darmo. W okresie pandemii miasto nie zarabia pieniędzy. Pokażcie mi Państwo złotówkę z tej operacji,
którą przyniesiecie do miasta. Nie widzę tych pieniędzy tutaj i nie widzę, żebyście zrobili oszczędności państwo w Mosirze tym działaniem. Dlaczego? Dlatego, że na inwestycje wszelkie potrzebne są pieniądze. Jeżeli widzicie oszczędności w przesunięciu pracowników zatrudnianych fizycznie, to być może, natomiast co zrobicie z pracownikami umysłowymi? Bo ci ludzie zdalnie co będą robić? I moje, to jest słabe działanie dla mnie i ono nic nie da. To jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję. Może pan dyrektor. Szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pana radnego Popiela, jeżeli chodzi o przyszłe korzyści, które będą płynęły z faktu przekazania nieruchomości do w zakresie inwestycji, to nie jest oczywiście tak, że mamy worek pieniędzy, czy spółka ma worek pieniędzy na inwestycje w Hali Globus. Natomiast inwestycje w postaci remontów poszczególnych elementów hali są wykonywane w każdym roku. Dla przykładu w 2019 roku nakłady na Halę Globus to jest blisko 300 tysięcy złotych. W 2018 roku było to ponad 700 tysięcy. Na to składają się różne drobne często prace w poszczególnych elementach tej hali, które sumując wszystkie poprzednie lata tworzą pokaźną kwotę. Spółka nie może ich na ten moment amortyzować, ponieważ nie jest to składnik spółki. Te prace są wykonywane na majątku. Przekazanie do spółki umożliwi korzystniejsze rozliczanie. Jeżeli mówimy o stracie spółki, która jest co roku generowana jako strata księgowa, brak amortyzacji czy niższe kwoty, które są możliwe do amortyzacji, wpływają również na tą stratę. Jeżeli spółka miałaby możliwość już w poprzednich latach amortyzowania nakładów czynionych na tą halę, to ta strata byłaby o te koszty byłaby nieco mniejsza. Jeżeli chodzi o stronę przychodową, Mosir od początku funkcjonowania, od 2011 roku, jest dzierżawcą tej nieruchomości. To spółka pobiera przychody udostępniania tej hali, dlatego to się nie zmieni. Korzystniejsze będzie faktycznie wykonywanie kolejnych nakładów, które w zależności od możliwości finansowych spółki będą dostosowane do budżetu inwestycyjnego. Wiemy, że potrzeby są, że konieczny jest remont wentylacji, a w zasadzie nie remont, tylko jego całkowite ulepszenie. No, to jest uzależnione od finansów spółki. Jeżeli chodzi o zgodę na sprzedaż, ona następuje w tym momencie. Nie jest to bezpośrednio związane z sytuacją covidową, ponieważ nie wpływa bezpośrednio w tym momencie na sytuację, ulepszenie sytuacji finansowej, tylko tak jak mówię, w dłuższej perspektywie będzie to korzystniejsze z punktu widzenia rozliczania nakładów czynionych na te nieruchomości. Dziękuję bardzo. Ale ja pytałem o sprzedaż za 10 lat, powiedzmy. Co się stanie, jeśli spółka by chciała, no może żeśmy się źle zrozumieli, jeśli spółka za jakiś czas, nie mówię w ogóle, jak zechciałaby sprzedać, o to mi chodziło. Sprzedać nieruchomość może właściciel tej nieruchomości. Jeżeli właścicielem zostaje spółka, spółka ma pełne prawo do dysponowania tą nieruchomością. Natomiast miejmy świadomość tego, że jest to obiekt użyteczności publicznej. Spółka MOSIR jest spółką komunalną powołaną do realizacji zadań własnych gminy. Powołaną jest właśnie w 2011 roku do realizacji między innymi zadań z zakresu sportu, rekreacji, polegających też na udostępnianiu obiektów sportowych takich jak Hala Globus. Dziękuję. Jeszcze pan radny Bielak i wiceprzewodniczący Nachuluk się zgłasza. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Panie prezesie, ja chciałem zadać pytanie. Powtórzyć. Jakie oszczędności będą z tego tytułu? Dla mnie to jest reanimowanie nieboszczyka
spółki, która sobie nie umie poradzić w dzisiejszej sytuacji. I to nie uzdrowi sytuacji, jeżeli nie ma wpływów finansowych. To się nie ma co łudzić. Pan mówi o remontach. Trzeba zadać pytanie rzeczowe i konkretne, wyliczyć, czy stać miasto na takie remonty na dzień dzisiejszy. Ja uważam, że przekazywanie majątku spółce źle zarządzanej i zadłużającej się jest bezsensem i jest to szkodliwe działanie dla miasta. Moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby zmiany zrobić w tej spółce, żeby ona zaczęła przynosić zyski, bo prywatnie nikt takiej firmy nie trzyma, która nie przynosi dochodów. Po to mamy, powiedzmy, to, że rozpiszemy koszty, to co pan tu tłumaczył bardzo dobrze, że się uda rozpisać koszty częściowo, ale to jest za małe, że to nie uratuje Mosiru przed zadłużaniem się dalszym. Dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor Nachuluk jeszcze odnieść. Także proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, chcę się odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza informacja dla pana radnego Popiela. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. Mosir, zarząd Mosiru, tak jak wspomniał pan dyrektor Mazur, będzie mógł sprzedać, tylko nie dodał jednej rzeczy, że na tą zgodę będzie musiała wyrazić, jak dobrze pamiętam, zgodę przede wszystkim zaopiniować Rada Nadzorcza i wyrazić zgodę właściciel, dlatego że wartość nieruchomości przekracza zgodę dysponowania majątkiem, jaką ma zarząd. Jeśli się mylę, panie dyrektorze, to proszę mnie sprostować. Więc to od władz miasta Lublina za 10 lat będzie zależało to, czy wyrazi taką zgodę na taką czynność dla spółki. To jest... Bo jest właścicielem, tak? Jest właścicielem spółki. Jest właścicielem spółki. Ale oni nie będą mieli dogadać. Panie radny Eugeniuszu, ja panu nie przeszkadzałem. Proszę posłuchać, bo potem pan będzie 10 razy zadawał pytanie na ten sam temat. Pan niech odpowiada na radny, pytania, panie. Moment, po kolei. Panie radny Piotrze, więc od prezydenta jako właściciela potem zgodnie z kodeksem spółek handlowych będzie zależało, czy wyda taką zgodę. Nigdy to nie jest decyzji spółki. Dzisiaj też Mosir ma pewne ograniczenia do dysponowania swoim majątkiem. Następna rzecz. Pytacie panowie o zyski. Zyskiem również będzie to, że w momencie przekazania do spółki tego majątku my jeszcze raz zweryfikujemy umowę dzierżawy i opłaty z tego tytułu. To ulegnie zmianie, czyli te opłaty ulegną pomniejszeniu. Te, które Mosir dzisiaj płaci. Oczywiście będzie dalej płacił podatek od nieruchomości, dalej będzie ponosił koszty. Natomiast również sposób finansowania, to co mówił pan dyrektor Mazur, ulegnie zmianie, bo będzie robił to jako właściciel. Również będzie mógł sam, jeżeli takie środki będzie miał, finansować remonty czy nawet inwestycje. Nie zapomnijmy, że teren, który przekazujemy dla Mosiru, jest również w części terenem inwestycyjnym. Tam, drodzy państwo, jest procedowany w tej chwili plan, który będzie dopuszczał możliwość budowania dodatkowych obiektów związanych ze sportem, tak? Tutaj w miejscu tych baraków, które dzisiaj nazywamy biurami. Tam jest na dzień dzisiejszy dopuszczone obiekty sportowe związane chociażby z hotelem dla sportowców, który w tamtym miejscu jest potrzebny. Odpowiadając, panie radny Eugeniuszu, na pana zarzuty i pytania, powiem w ten sposób. Spółka Mosir nie jest źle zarządzana, panie radny. Spółka Mosir w wielu wypadkach wykonuje zadania nieodpłatnie na rzecz gminy. Proszę dopuścić, prosta rzecz, zmieńmy chociażby punkty, które Mosir dostaje za udostępnianie hal dla
szkół, obiektów sportowych dla naszych szkół. Dostaję za to tak zwane te, panie prezesie, pan mi podpowie, bo brakuje mi słowa. Jednostki. O, jednostki budżetowe, które od 6 lat nie zostały zmienione. One są ciągle w wysokości sprzed 6 lat. MOSiR do tego dopłaca. Tak samo, proszę Państwa, pozwólmy MOSiR-owi korzystać komercyjnie ze wszystkich obiektów. Miejmy w nosie sferę społeczną udostępniania dla szkół, udostępniania dla naszych klubów. MOSiR wyśmienicie będzie na tym zarabiał. Ale dzisiaj około 70% działalności MOSiR-u są to zlecone działania mające na celu rozwój sportu i rekreacji w gminie Lublin poprzez udostępnianie obiektów dla naszych klubów sportowych, czy nawet jeżeli chodzi o halę Globus, na wiele spotkań, które MOSiR musi udostępniać to bezpłatnie, w wielu wypadkach nawet nie pobierając opłaty za zużycie energii elektrycznej. Także to nie jest, panie radny Eugeniuszu, zero-jedynkowy, że spółka jest źle zarządzana. Nie. Spółka ma misję i po to została stworzona. Jest to spółka komunalna, misyjna. Także proszę to wziąć pod uwagę. I to przekazanie tej nieruchomości również, proszę Państwa, pozwoli na pomoc tej spółce w tak zwanym, można powiedzieć, zrównoważeniu bilansowym spółki, bo kodeks handlowy nakłada na spółkę pewne obowiązki w zachowaniu bilansu. I to również jest potrzebne spółce, a generalnie staramy się dążyć do tego, żeby spółka, któreśmy przekazywali parę lat temu, Stadion Lublinianki, jak Państwo pamiętacie, który dzisiaj jest w zarządzie MOSiR-u. Tam powoli robimy remont, doprowadzamy ten stadion do porządku. Pandemia nam troszeczkę przeszkodziła, ale wiemy, co będziemy robili przez najbliższy rok, dwa. Może to idzie nie za szybko, ale tyle mamy pieniędzy. To samo chcemy zrobić z Globusem, proszę Państwa. Chcemy wyposażać spółkę, bo tak jest lepiej zarządzać, jeżeli ma się majątek swój, a nie majątek dzierżawiony. To tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem. Przepraszam, panie dyrektorze, że wszedłem w temat. Także podstawowym zyskiem będzie zmniejszenie opłat z dzierżawy. Dziękuję. Czy pan dyrektor Mazur jeszcze się chce odnieść? Dziękuję panu dyrektorowi Nachodukowi za uzupełnienie i wyjaśnienie tej kwestii. I potwierdzam oczywiście, jeżeli chodzi o zgodę właściciela na sprzedaż, to zarówno Rada Nadzorcza w pierwszej kolejności, jak w kolejnej zgromadzenie wspólników prezentowane przez władze miasta, przez pana prezydenta, wyraża zgodę na zbycie nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest już jasne. Widzę, że jeszcze pan radny Bielak. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Pan radny Popiel. Proszę, panie radny Bielak. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, dziękuję panu za tą wypowiedź. Natomiast chciałem zapytać, jaki jest portfel zleceń? Bo firma dobra prezentuje portfel zleceń. To jest podstawą działalności firm dochodowych, że ona musi mieć portfel zleceń. Jeżeli działalność będzie słaba, więc nie będzie portfela tego dużego, nie? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest bardzo istotna, że w ten sposób państwo chcecie pozbawić radnych o tylnymi drzwiami wyprowadzacie majątek do spółki i radni komunalnej oczywiście, zgodnie z prawem, to fajnie wygląda, natomiast radni nie będą mieli już drugi raz nic do powiedzenia do tego majątku. I tu chyba część radnych jest nieświadoma, co głosuje, tak jak ostatnio 11 hektarów zostało przegłosowanych, że radni już nigdy nie będą mogli się wypowiedzieć na temat tego gruntu, bo on jest w dzierżawie, chyba że wstrzymana zostanie, że zerwana umowa. Natomiast tu, jak przekażemy majątek
spółce komunalnej, to też radni nie będą mieli tylko to, co pan dyrektor powiedział, że będzie rada nadzorcza i prezydent będą decydować. Ja jako radny nie mam pewności, jak do tej pory państwo nie potraficie znaleźć menedżerów, żeby dobrze tym zarządzać. Tak jak przez 7 lat motor wchodził do drugiej ligi i teraz jakie perspektywy pokazuje ta drużyna? Ta drużyna się nie utrzyma w drugiej lidze. Więc opowiadanie bajek, że oni będą awansować do pierwszej ligi. Ale to nie, nie będziemy może teraz rozmawiać. To może nie rozmawiamy teraz, no. To jutro, Gieniu, to jutro. Jutro jest komisja sportu. To czy jakaś konkluzja? Czy też już pan radny się wypowiedział? Dziękuję, widzę, że pan... My, pani przewodnicząca... Sadowski może... Proszę. Kto teraz, ja? Tak. No, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. No nie, no, słuchajcie państwo, chyba za szerokimi skrzydłami w tej dyskusji poszliśmy. No, uchwała jest jakby prosta, oczywista i wydaje się, że no przecież nie przekazujemy tego Rockefellerowi, tylko spółce miejskiej, tak, w celu jej wzmocnienia i lepszej możliwości realizowania inwestycji i remontów, tak, która da możliwość odliczenia większych kwot i bardziej ekonomicznego realizowania tychże. Więc no poprosiłem o głos, chociaż miałem się w tej sprawie już nie odzywać, natomiast no, zejdźmy na ziemię. MOSiR nigdy nie będzie spółką dochodową. Nie w tym celu został powołany. To już pan dyrektor Nachuluk powiedział. Jest to spółka misyjna w celu realizacji zadań ustawowo przypisanych samorządowi miasta Lublin. I ta spółka realizuje te zadania w celu zabezpieczenia potrzeb rekreacyjnych, sportowych mieszkańców Lublina, bo oczywiście można sobie wyobrazić, że MOSiR wprowadzi komercyjne ceny ze 100 zł za godzinę za Aqua Lublin. No i tylko pytanie, kto skorzysta z tej infrastruktury, tak? Ile procent mieszkańców Lublina będzie na to stać? A chyba nie o to chodzi, nie po to budowaliśmy tą infrastrukturę. A argument, że nagle MOSiR pobiegnie i wystawi tą nieruchomość na sprzedaż, no kto będzie chciał to kupić, ale proszę mi powiedzieć, proszę mi znaleźć takiego wariata, który kupi sobie i weźmie tą halę do utrzymania. No, tylko MOSiR. Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Proszę państwa, jeszcze dodam jedną rzecz. Jeżeli pan radny Bielak chce portfolio, proszę bardzo, tylko że jeżeli chodzi czy o MOSiR, czy o halę Globus, czy o pływalnię, pojawią się tam nasze lubelskie szkoły, nasze dzieciaki z naszych szkół. Chce pan te portfolio? Nie ma problemu. Myślę, że pan prezes przygotuje panu. My dzisiaj mamy problemy z komercyjnym udostępnianiem czy hali Globus, czy pływalni. Dlaczego? Dlatego, że korzystają z tego nasze dzieciaki i nasze kluby. Dlaczego dzisiaj i w momencie, kiedy pan prezes Jakubas brał LKJ, wyszły rozmowy o tym, żeby jednak powiększył halę i tam mogły grać nasze szczypiornistki. A dlatego, proszę państwa, że w hali Globus nie mieszczą się i szczypiornistki, i nasi koszykarze, tak, dziękuję za pomoc, koszykarze nie mają możliwości grania, trenowania w swoim terminie. Zaraz dojdą siatkarze. Tak, chce pan te portfolio? Nie ma najmniejszego problemu, tylko co z tego panu wyjdzie? Ja mówiłem, panie dyrektorze, o portfelu zleceń. Nie portfolio. Portfelu zleceń, ale powiedziałem. Zleceń, jak ma MOSiR przyjmować zlecenia, kiedy ma całość wygenerowanych, zajętych hal? Radny, no nie rozmawiajmy w ten sposób. Dziękuję bardzo. Wnoszę formalny wniosek o zakończenie dyskusji. Mam nadzieję, że państwo już wszystko wiecie, więc
przejdźmy może do zaopiniowania. Nie widzę już więcej głosów w dyskusji i pewnie jeszcze panie radny. Ale ja krótko, panie, staram się na poważnie, naprawdę. Panie dyrektorze, pan dyrektor Arkadiusz Nachuluk, panie dyrektorze, ja dziękuję, co pan powiedział, bo rzeczywiście wiele ciekawych sformułowań pan użył. I muszę powiedzieć, że popatrzyłem sobie jeszcze na geoportal gdzieś w międzyczasie. I to jest, szanowni państwo, też niepokojące, bo przepraszam, być może pan wie na temat obiektów wszystko, natomiast to się w dyskusji nie pojawia. Pan dyrektor użył ciekawego sformułowania, tak, że na miejscu obecnie funkcjonującego obiektu przy ulicy Filaretów, gdzie jest Urząd Miasta Lublin, gdzie przecież jest Wydział Sportu, gdzie, no już nie jestem pewien, tak, czy Mosir tam jeszcze został, czy już nie, pan został, no właśnie, bo były zmiany. To zacząłem się zastanawiać, jak pan dyrektor użył tego sformułowania, że tam jest potrzeba hotelu. Ja tego nie neguję, absolutnie też bym widział taką potrzebę, tylko co mnie martwi, to, szanowni państwo, że procedurę zmiany planu toczy od 2009 roku. To jeśli... No właśnie tak mi tu wyskoczyło. No i teraz to wybaczcie, szanowni państwo, szkoda, że nie ma planistów, pani przewodnicząca, po raz drugi to podkreślam. Bo to jest w tym momencie tak, że chcemy... Dobra, ja mogę, choć nie wierzę wam do końca, to normalne, tak? Ale mogę założyć, że w tym modelu finansowym, powiedzmy, macie państwo rację. Daj Panie Boże, nie? I teraz no, z całym szacunkiem, no przecież, no to w takim razie, dlaczego przez te 11 lat nie mamy uchwalonego planu dokładnie pod tę inwestycję, przecież która się zaczęła zwracać? No bo to pani przewodnicząca, ja wiem, że to już nasza komisja trwa długo, ale to jak nie tutaj, to na sesji po prostu będą konkretne pytania. Znaczy spisek widzę, że pan radny tutaj... Proszę, panie dyrektorze. Panie radny, w kwestii wyjaśnienia nie powiedziałem, że będzie budowany. Ja powiedziałem, że proceduje się plan, który przewiduje taką możliwość. Z mojej wiedzy na ten temat, bo no, interesuję się przede wszystkim jako dyrektor wydziału, ale jako członek również Rady Nadzorczej MOSIR-u, ten plan idzie już ku końcowi. Dlaczego, panie radny, on nie został przez tyle lat zrobiony? Dlatego, że były to tereny zwrotowe. Proszę wziąć pod uwagę, że hale MOSIR-u, bo to jest ważne, Globusa obroniliśmy w batalii sądowej 3 lata temu. Mamy wyrok prawomocny 3 lata temu. I teraz proszę sobie wziąć pod uwagę, gdyby był plan uchwalony, byśmy przystąpili do planu, że można by było to komercyjnie wykorzystać, o czym mówił pan dyrektor Łukasz. No to idzie w tym kierunku, żeby zachować tam funkcje sportowo-rekreacyjne. Ale o tym hotelu rozmawiamy z tego, co ja wiem, jeszcze jak nie byłem dyrektorem, bo on jest potrzebny dla sportowców, ale również będą zachowane w tym planie funkcje biurowe. I nie ma obaw, że chcemy pozbyć się Wydziału Sportu czy MOSIR-u. Tam istnieje, no, tak jak państwo zauważyliście, hektary, zawanowane jest około połowy tego. Istnieje możliwość tego radny, problemy zaniania tego gruntu przy gminie. Straciliśmy ogródki działkowe całe prawie wszyscy. Także to jest tłumaczenie. Także tu nie ma żadnego spisku, panie radny. Celowo ten plan był opóźniany. To mówię wprost do zakończenia postępowań sądowych. Udało się Globusa obronić i cieszmy się z tego, bo byłaby to strata niepowetowana. Bardzo dziękuję. Myślę, że możemy już przejść do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, spółka ZOO, druk 898-1. Mamy już panel do głosowania, więc opiniujemy i przekazujemy do obsługi komisji.
Dziękuję Państwu bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 4 głosach za i 1 przeciw. Dziękuję panu dyrektorowi i panu prezesowi. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest dawny punkt 10, obecnie 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 503/12/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin położonych w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 118 i ulicy Emanuela Grafa na rzecz powiatu lubelskiego, druk 899-1. Pamiętamy tą uchwałę. Czy są jakieś pytania? Czy nie widzę, czy nie ma pytań? Nie widzę pytań, także przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały na druku 899-1. Macie Państwo panel do głosowania. Proszę o zaopiniowanie i przekazanie do obsługi komisji. Czy jakiś problem jest? Pan przewodniczący Sadowski jeszcze nie głosował? Panie przewodniczący Sadowski, co się dzieje? Darku, nie opuszczaj nas. Czy pan Sadowski jest obecny i chce głosować, czy też się wyłączył, czy zniknął, czy nie wiem, może zadzwonię do niego. Jestem, już zagłosowałem. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 5 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność położonej w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa i Królowej Jadwigi. Macie Państwo te materiały na druku 900-1. Jakieś głosy słyszę. To z zaświatów pewnie. Myślę, że jednak od pana Dariusza. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Czy możemy przejść do zaopiniowania? Nie widzę. W takim razie proszę o przygotowanie panelu. I opiniujemy projekt na druku numer 900-1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa i ulicy Królowej Jadwigi. Ktoś nie oddał jeszcze głosu? Już wszyscy. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 5 głosach za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Powstańców Śląskich, druk numer 901. Czy są jakieś głosy dyskusji? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania tego projektu. Kto z Państwa za, przeciw, wstrzymuje się, proszę o zaznaczenie odpowiedzi i przekazanie do obsługi komisji. Czekamy na pana Markula.
Bartek. Mamy, dziękuję. Zagłosowałem, myślałem, że już zagłosowałem, ale zagłosowałem teraz. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 901-1 uzyskał pozytywną opinię przy 4 głosach za i 1 przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie, druk numer 901-1. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo, druk 902-1. Nie słyszę. Pani przewodnicząca, druk 902-1. Dalej nie słyszę. 902-1. Aha, powiedziałam nie ten numer. Przepraszam. No oczywiście, oczywiście. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie, 902-1 w Państwa materiałach. Można już głosować. Opiniujemy projekt na druku numer 902-1. Dziękuję Państwu bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 5 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Poniatowskiego 4 w Lublinie. Macie Państwo w materiałach na druku numer 903-1. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym możemy przejść do zaopiniowania tego projektu. Mamy już gotowy panel do głosowania. Opiniujemy projekt uchwały na druku 903-1. Dziękuję. Projekt uzyskał pozytywną opinię przy 5 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin ułożonej w Lublinie przy ulicy Naukowskich 236A 904-1. I już wiemy, że będzie się zgłaszał tutaj pan radny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca. Będzie dosyć krótko, bo za chwilkę mam Komisję Zdrowia, ale chciałbym kilka pytań panu dyrektorowi tutaj postawić. Jeśli nie uda się odpowiedzi, panie dyrektorze, w tym momencie, to jutro i tak się widzimy na Komisji Ekonomicznej, więc myślę, że odpowiedzi to w dniu jutrzejszym też mogą być. Otóż wątpliwości mam następujące. Chciałbym poprosić o informację, w jaki sposób gmina Lublin weszła w posiadanie tej nieruchomości. W jaki sposób gmina Lublin weszła w posiadanie tej nieruchomości. I nie ma tu żadnego podstępnego pytania, tylko chodzi o wyjaśnienie jednej prostej sprawy, szanowni państwo. I to będę o tym głośno mówić i może takie dwa słowa wprowadzenia. Proszę państwa, sprzedaż tej nieruchomości wiąże się tak na dobrą sprawę z większą dyskusją, i to zacząłem mówić już na samym początku, która dotyczy Komisji Oświaty i Wychowania, bo wokół terenów czy Stokrotki, czy Świętego Jana Pawła II Kościoła, czy tej części, południowej części dzielnicy Wrotków,
Mówimy, szanowni państwo, o dużym problemie konieczności zapewnienia terenów pod przyszłe budynki oświatowe, czy też w ogóle użyteczności publicznej. Przypomnę, że przedszkole numer 87 w tym momencie funkcjonuje w budynku wynajmowanym przez miasto i w latach 80. była, że tak powiem, taka dość duża akcja, czy 89, panie dyrektorze, bo ja tego nie pamiętam aż tak dobrze, ale było takie hasło Szkoła Czytelników Kuriera. I prawdopodobnie też, bo to niektóre osoby mi to wypominają, była prowadzona zbiórka pieniędzy na tenże cel. I teraz sam się zastanawiam, czy przypadkiem nie było takiej możliwości, że powiedzmy ktoś przekazał tę nieruchomość gminie dokładnie pod ten cel. Bo nie sądzę, żeby pan dyrektor tak dopuścił do sytuacji, że sprzedawana jest nieruchomość, która zagrożona jest zwrotem, no bo w tamtej części miasta mamy takich sytuacji dość dużo. Kolejno, wiedząc, szanowni państwo, o tym, i to jest dyskusja z 2012 roku, wiedząc, że jest potrzeba zapewnienia tych terenów pod oświatę, ja wyrażam taki pogląd, że nawet gdybyśmy w tym miejscu dopuścili do sprzedaży tej nieruchomości, no bo pan dyrektor może mi doskonale powiedzieć tak, że w tym kwartale i tak już jak jest stokrotka, tak, no to pewnie nie będziemy budować szkoły, tylko w innym, bo tam raczej jest po prostu oświata też wrysowana. I w mojej ocenie po prostu należałoby dążyć do tego, żeby zabezpieczyć odpowiednią liczbę, znaczy odpowiednią powierzchnię pod możliwość budowy szkoły i dopiero później mówić o sprzedaży tej nieruchomości. Oczywiście pan dyrektor pewnie mi powie w ten sposób, że no trzeba zasilać kasę miasta, w związku z powyższym potrzebne są wpływy. No to może tyle na ten moment. Dziękuję. Bo bardzo proszę, panie dyrektorze. Zrozumiał moją intencję i jak się wypowie, to może trochę się poprawi. Panie radny, no nie zna pan moich myśli i pana rozumowanie niestety idzie troszeczkę w złym kierunku. Ja sobie pozwoliłem, biorąc pod uwagę, że zrobiliście państwo dzisiaj show w telewizji i w prasie swoim wystąpieniem. Najprościej stop, było... stop, przepraszam, nie panie dyrektorze, nie, bo to od razu dopowiem, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale nie, proszę posłuchać mnie, ja myślę, że to powiem... nie jest show i ja byłem temu show. Przeciwny. Nie, byłem temu przeciwny, żeby pan dyrektor wiedział, żeby to się odbywało w dniu dzisiejszym, żeby pan wiedział od razu, jak mówiłem. To panie radny, ja mówię do pana, no uczestniczył pan w tym, wystarczyło naprawdę zadzwonić i myślę, że wiele spraw, które poruszali, by się wyjaśniło. W tej chwili w kilku słowach panu to wyjaśnię. Ja mówię, ja poczekam, panie dyrektorze, zna mnie pan, ale chodziło o coś innego, żeby pan wiedział na początku tej dyskusji. Chodziło tylko i wyłącznie o to, że kolega Tomasz wyjeżdżał do Warszawy. Ja nie chciałem tej konferencji w tym momencie, bo wolałem poczekać na udzielenie odpowiedzi przez pana dyrektora. Dziękuję. Już myślę, że to było niepotrzebne. Ja to tak traktuję, mam prawo do swojej opinii prywatnej i to jest moja opinia prywatna, nie jako dyrektora, tylko jako mieszkańca. I pozwoliłem sobie przed komisją porozmawiać jeszcze z panem prezydentem Banachem o szczegółach, bo wiedziałem, że ta działka na pewno nie może być użyta do celów budowy szkoły czy przedszkola. 700 metrów nam nie wystarczy. Ale muszę tu sięgnąć do historii, do 2006 czy 2007 roku, panie radny, gdzie koledzy z pana ugrupowania, nie mówię tu, że pan, podjęli uchwałę o przekazaniu z bonifikatą 99,9 tych działek, nie tylko tych, ale i tych obok, na centrum Jana Pawła. Wywołaliście wtedy państwo niesamowitą lawinę, z którą borykamy się do dzisiaj, bo to były wszystko tereny gminy Lublin, jak pan dobrze, panie radny, pamięta, bo wtedy ja nie pracowałem w urzędzie, ale pan chyba był już w Radzie Dzielnicy, już pan zaczynał swoją działalność. 2011 rok, jeśli chodzi o mnie.
No to przepraszam, bo obaj w tym samym czasie mniej więcej, żeśmy, ja wróciłem do urzędu, a pan zaczął swoją działalność. I wtedy pana kolegom starszym nie przeszkadzało to z oddania, nie myśleli o szkole, nie myśleli o niczym. Zaznaczam, grunty były gminy. Ale ta uchwała wywołała niesamowitą lawinę, do której, tak jak powiedziałem, borykamy się do dzisiaj, bo tam jeszcze mamy parę zwrotów, właśnie zwrotów, panie radny, właśnie zwrotów w tym obszarze. Skutkiem tego było, że gmina Lublin straciła władztwo na ponad 80% gruntów, zarówno po jednej stronie Wojtyłów, jak i po drugiej stronie Wojtyłów. Na dzień dzisiejszy w tym obszarze, o którym rozmawiamy, którą działkę tą 700-metrową ja w imieniu pana prezydenta proponuję do sprzedaży, nie jest tajemnicą, że właścicielem jest Żagiel, który skupił od ludzi, którzy po bataliach również sądowych wygrali to z gminą. Nie powstało tam centrum Jana Pawła, ale faktem jest, że ta uchwała była. Więc panie radny, no trochę tu mi, zwłaszcza jeżeli chodzi o pana kolegę Tomasza Pituchy, no zwoływanie w takim obszarze i robienia w mojej prywatnej ocenie show dzisiaj z projektu uchwały, kiedy nie zna się jeszcze uzasadnienia pełnego, zresztą w uzasadnieniu myśmy to pisali, no było niepotrzebne. Jeżeli chodzi o wykorzystanie terenów pod szkołę. Przede wszystkim to tak, my po drugiej stronie Wojtyłów mamy jeszcze dwie działki i tak czy inaczej w tamtym obszarze trzeba by było kupować. Ale ja nawiązałem wcześniej do rozmowy z panem prezydentem Banachem i panie radny, tak, na dzień dzisiejszy szkoła na 30 na Naukowskich, tak jak zresztą pojawiło się chyba w dzienniku, to pana słowa, że jest około 1200, ta szkoła jeszcze jest w stanie przyjąć, nie ma problemu. Ona była budowana na ponad 1200 uczniów, nie ma problemu, nie mamy tam problemu zgodnie ze słowami. Ja tu mówię to, co mi powiedział pan prezydent Banach, nie ma dzisiaj nikogo z oświaty na tej komisji, więc no muszę sobie poradzić w tym obszarze sam. Następna rzecz, mamy w gimnazjum numer 4 również możliwość, ono zostało przekształcone na szkołę podstawową, również są wolne miejsca. Powie pan, że to jest przy Zębożyckiej, no ale nie możemy budować co ulica szkoły. Następną rezerwę w zakresie szkoły mamy w Młodzieżowym Ośrodku Socjalterapii przy Zębożyckiej, róg Zębożyckiej Diamentowej. Tam mamy również, oprócz tego, że mamy budynek, mamy wolne miejsce do ewentualnej rozbudowy. No i powierzchnia prawie 4 hektarów, również w okolicach Zębożyckiej, zespół transportowo-komunikacyjny. Tam mamy 4 hektary gruntu, teren pod budowę, jeżeli będzie taka potrzeba, zaznaczam. Na dzień dzisiejszy pan prezydent Banach powiedział, nie ma takiej potrzeby w tym obszarze. Druga rzecz, jeszcze bardzo istotna, jak pan wie, przy szkole 30 na Naukowskich, również tam mamy grunt, który można rozbudować. I takie plany, jak pan pamięta, parę lat temu jeszcze ewentualnie takie rezerwowe do rozbudowy szkoły również było. Więc nie ma potrzeby budowy szkoły przy Karola, przy Wojtyłów. Przedszkola. Panie radny, na dzień dzisiejszy również polityka jest taka, że staramy się wydzierżawiać miejsca pod przedszkola punktowo. Nie brakuje dzisiaj miejsc przedszkolnych na terenie miasta Lublina. Może gdzieś tam punktowo brakować w jakimś lepszym przedszkolu, bo sam pan wie, tak jak szkoły, tak samo i przedszkola są zarządzane, mają lepszych opiekunów, nauczycieli i może mniej się starających. Także ta działka, panie radny, nic nam nie da kompletnie, bo tak jak ja dzisiaj odpowiadałem telewizji i w prasie, 700 metrów nie da się wybudować ani szkoły, ani przedszkola. Ta działka co prawda może być samodzielną działką, ale na wybudowanie tylko jedynie małego pawiloniku. Poza tym, jeżeli Żagiel skupował od ludzi, którzy odzyskali, zaznaczam to, od gminy Lublin z powodu tej uchwały, bo to lawina wtedy ruszyła,
no to dzisiaj nie będzie zainteresowane. My możemy rozważać przyszłościowo po drugiej stronie. Tam mamy dwie działki, tam również są usługi, koło tych usług sportu, jak pan wie mniej więcej, jak tam są plany. Tam mamy dwie dosyć duże działki i tam można rozważać ewentualne dokupienie. Ale na dzień dzisiejszy nie ma planów, to co przedstawiłem, budowy jakiejkolwiek innej szkoły. Wykorzystajmy te budynki, które mamy. I myślę, że na sesji czy na komisji oświaty, panie radny, jutro no możemy, jak pani radna Mach dopuści ten punkt, bo go nie ma w porządku, ale myślę, że w wolnych wnioskach można go rozważyć. Myślę, że pan prezydent Banach bardziej szczegółowo o tym opowie, więc nie widzę po pierwsze zasadności trzymania tych 700 metrów, bo jest to działka, można powiedzieć, z trzech stron okrążona gruntami już żagla i albo to sprzedamy, albo zostaniemy z czymś takim i nie będziemy mogli z tym nic zrobić. To tyle gwoli wyjaśnienia. Jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, oczywiście odpowiem, panie radny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zanotowałem sobie wiele uwag w stosunku do pana wypowiedzi. Proszę wybaczyć, szanowni państwo, że chcę dołączyć do Komisji Zdrowia w tym momencie, więc tą dyskusję, panie dyrektorze, ja będę kontynuował w dniu jutrzejszym. Dobrze? Proszę przekazać, że ja się na Komisję Zdrowia spóźnię, bo jeszcze tutaj mam parę uchwał, ale oczywiście za moment się zajmę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie możemy przejść, jak rozumiem, do zaopiniowania. Jeszcze, jeśli byłaby możliwość, mogę głos w tej sprawie zająć? Proszę bardzo. Katarzyna Jołowiec, ja jestem przewodniczącą zarządu dzielnicy Wrotków i chciałabym kilka spostrzeżeń też od siebie tutaj przekazać państwu. Generalnie to przede wszystkim jestem zdziwiona, że Rada Dzielnicy nie miała możliwości zaopiniowania sprzedaży tej działki. Ja nie neguję tej sprzedaży w pełni, tak? Myślę, że przede wszystkim są te tereny, więc pewnie na coś się przyda, ale niemniej jednak sądzę, że powinniśmy dostać od miasta jakąś propozycję, aby w zamian za tą działkę dostać w samym obszarze coś podobnego. Mamy naprawdę bardzo duże problemy związane z tym, że nie możemy realizować obiektów sportowych, kulturalnych, czy też właśnie oświatowych. I wydaje mi się, że nie wiem, czy to prawnie może nie wyjdzie, ale uważam, że taką nieformalną propozycję powinniśmy od miasta dostać propozycję, no, kupu jakichś nieruchomości, rzeczy właśnie zbycia tej, o której mowa. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan dyrektor jeszcze się odniesie do tego głosu? No, pani radna, nieformalne nie rozumiem tutaj za bardzo, natomiast jeżeli pani chodzi o te stwierdzenia pana Pituchy, że te pieniądze powinny pójść na inwestycje w dzielnicy, to powiem tak, te pieniądze trafiają do budżetu gminy Lublin i radni decydują, gdzie z budżetu idą pieniądze. One również idą na utrzymanie komunikacji, z której korzystają mieszkańcy. Ono idzie również na porządku na terenach gminnych, inwestycji, które z tego co wiem zaplanowane są również w tej dzielnicy, chociażby budowa czy remont ulicy Naukowskich i tak dalej, i tak dalej. Te pieniądze nie są znaczone, a trafiają do zasilenia budżetu i czym jest więcej, tym więcej może trafić w państwa również rejon inwestycji czy remontów. Natomiast no,
z pełnym szacunkiem dla pani, jak i dla wszystkich mieszkańców, to nie jest własność ani Rady Dzielnicy, tu decyduje Rada Miasta o tym. Państwo, jeżeli chcecie zabrać głos, moje drzwi są zawsze otwarte po wywieszeniu informacji o planach, natomiast no, żaden przepis nie zobowiązuje prezydenta do konsultowania poczynań związanych z gospodarowaniem mieniem z Radą Dzielnic. Niektóre Rady Dzielnicy są ze mną w stałym kontakcie przed jakimiś uchwałami, rozmawiamy, czy nawet wręcz proszą o zagospodarowanie jakichś terenów, czy sprzedaż, czy wydzierżawienie. Zachęcam również do tego, natomiast no, nie ma mowy o żadnych nieformalnych rekompensatach, bo no, państwo z pełnym szacunkiem nie jesteście stroną, a gmina Lublin, urzędnicy, tym bardziej ja, nie możemy rekompensować nieformalnie czynności, które wykonujemy formalnie w imieniu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za wyjaśnienie intencji pytającego, ponieważ nie wszyscy słuchaliśmy konferencji. Ja na przykład nie słuchałam, także nie do końca wiedziałam, o co tutaj pani w tym pytaniu chodzi. Możemy przejść, myślę, już teraz zdecydowanie do zaopiniowania projektu tej uchwały. Kto z państwa opiniuje projekt pozytywnie lub negatywnie, lub też się wstrzymuje? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi w panelu do głosowania. Opiniujemy uchwałę w sprawie wyrażenia, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Naukowskich 236A. Macie państwo ten dokument na druku 904-1. Dziękuję. Projekt uzyskał pozytywne opinie przy 3 głosach za i 2 przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin. Macie to państwo w swoich dokumentach na druku 905-1. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Czy możemy przejść do zaopiniowania tego projektu? Widzę, że nie ma, dlatego proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Już mamy gotowy. Opiniujemy projekt uchwały na druku 905-1. Bardzo dziękuję. Informuję, że projekt uzyskał pozytywne opinie przy 5 głosach za. Przechodzimy do ostatniego punktu merytorycznego. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin. Druk numer 906-1. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie proszę o przygotowanie panelu do głosowania i opiniujemy projekt uchwały na druku 906-1. Przepraszam za... Donoś. A jest malutki, ale tak... No ale to nie był mąż. Słucham? Nie. To nie był mąż. Dziękuję. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię przy 5 głosach za. Dziękuję. Przechodzimy. Ja się odmelduję i idę na Komisję Zdrowia. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przechodzimy. Dziękujemy, dyrektorze. Sprawy wniesione. Wpłynęło do komisji pismo, którym mogliście się państwo zapoznać. Czy są jakieś sprawy wniesione? Więcej nie widzę.
W takim razie będę prosiła Państwu, znaczy obsługę sesji o przygotowanie listy obecności na koniec. No i dziękuję za wyrozumiałość przy prowadzeniu komisji. Możemy już odznaczyć swoją obecność. Dziękujemy Panie Piotrze również. Zaraz się podłączę pod Komisję Zdrowia, więc będziemy się mogli dalej widzieć i słyszeć. Poszło wszystko, tak? No właśnie nie widzę jeszcze. Nie widzę wyników. Ale chyba poszło. O, teraz będziemy mogli zobaczyć. Wszystkie osoby zalogowane oddały swój głos. Jeżeli ktoś będzie miał problemy, ewentualnie... Nie, pięć osób, także chyba wszystko jest w porządku. Ania Rywka gdzieś w międzyczasie zniknęła. Dziękuję w takim razie. Wszystko w porządku, jeżeli chodzi o obsługę, panie Mariuszu? Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dobrze, to dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz i dziękuję za, mówię, za wyrozumiałość. Dziękujemy bardzo, Maju, wszystkiego dobrego za spokojne wzajemnie prowadzenie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.